Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują. Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Salzburg. Ula Fiedorowicz. Od wielu lat tworzy treści związane z podróżami. Od prawie dekady mieszka w Austrii. Ula, dlaczego Salzburg? Odpowiedź jest bardzo prosta. Miłość. Mój chłopak ściągnął mnie do Salzburga po tym, jak poznaliśmy się 10 lat temu prawie równo w Ameryce Środkowej, no a jest akurat z Austrii i tak jakoś naturalną koleją rzeczy było, że przenieśliśmy się właśnie do Austrii. Ale wiedzieliście, że to będzie Austria, ale Salzburg był jakąś wspólną decyzją? Czy to było miejsce, z którym on był wcześniej związany? Dlaczego specyficznie to miasto? Najpierw przenieśliśmy się do Graz, to jest miasto na południu Austrii, bo on miał jeszcze studia tam do skończenia. W Salzburgu wylądowaliśmy głównie dlatego, że stamtąd jest jego rodzina z okolic Salzburga, a jednocześnie miałam świadomość, że to jest takie miasto z przepięknym, z przepięknym otoczeniem. I, no i to był taki argument za, żeby się tam przenieść. A pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z tym miastem? To było także skoczyliście na głęboką wodę, czy znaczy, ty skoczyłaś na głęboką wodę i od razu się tam przeniosłeś, czy wcześniej, nie wiem, miałaś doświadczenie z podróży właśnie do, czy do Austrii, czy właśnie konkretnie do, do tego miasta, że wiedziałaś mniej więcej, czego mogłabyś się spodziewać? Nie, właśnie Austria w ogóle nie wydawała mi się atrakcyjnym kierunkiem w przyszłości i nigdy w życiu bym do, nie, nie pomyślała. To <laughs> nigdy w życiu bym nie pomyślała, że tam wyląduję. Yy, raczej myślałam o jakichś anglojęzycznych krajach, prędzej o Australii niż o, o mhm. Austrii i moja pierwsza styczność z tym miastem była raczej negatywna, w sensie Salzburg nie zrobił na mnie zbyt dobrego wrażenia. Wydawał mi się dosyć, dosyć nudny, ale byłam otwarta, żeby, żeby poznać to miasto, a poza tym jak byłam tam po raz pierwszy, to też jeszcze nie było mowy o przeprowadzeniu się okay. tam. Raczej właśnie grad był tym pierwszym przystankiem, Yy, więc nie musiałam się zastanawiać nad tym, ojej, teraz tutaj będę mieszkać, i co dalej. Ale nie uważasz w ogóle, że właśnie jak nie mamy tej presji pod tytułem jedziemy gdzieś z biletem w jedną stronę i musimy się tam przeprowadzić, to jest nam łatwiej się z tym miejscem jakoś dotrzeć i może nawet z większą otwartością podejść do, do takiej przeprowadzki, kiedy wiemy, że to nie jest, nie jest to taka, taka decyzja w ciemno, obarczona właśnie tą presją, że to już musi być nasz dom, tylko sobie tak. Sprawdzamy. Też zakładam, że jak byliście. Mhm. Austria nie jest jakimś wielkim krajem, więc, jakby będąc w Graz, mogliście zaglądać do Salzburga i mogłaś tak jedną nogą się. Jedną nogą się zastanawiać, ja się można zastanawiać jedną nogą, ale tak jedną nogą tam trochę być i, i zadawać sobie pytanie, czy, czy mogłabyś tam mieszkać? Pamiętasz jakby, co, jak, jak te początki twojej właśnie relacji z tym miastem wyglądały? Um, tak, wydaje mi się, że jest łatwiej w ten sposób, um, ale też trochę zależy od, od nastawienia, bo na przykład jak jesteś otwarta na przygodę, że hej, teraz przeprowadzam się w nowe miejsce. Tak, i no po prostu muszę sobie tam poradzić, muszę żyć. No to jest inaczej. Jednocześnie jak jest się otwartym na to, no to, to może być w ogóle żaden problem, wydaje mi się. A ja nawet nie pamiętam, czy zastanawiałam się wtedy na tym, że okej, okay, tam się teraz przeprowadzimy, czy będzie mi się podobać, czy nie. Mój w ogóle początek w Austrii nie był jakiś super, ja miałam długo problemy ze znalezieniem pracy, więc raczej ten początek był taki negatywny i wydawało mi się, że okej, okay, no gorzej już nie będzie, okay. a zdawałam sobie sprawę z zalet Salzburga, położenia i tego, co jest dookoła. Góry jeziora. Tego akurat nie ma, na przykład w Graz, tak za bardzo. Także um, chyba nie, nie, nie wiem, nie miałem jakiegoś takiego etapu przyzwyczajania się i zastanawiania się, jak to będzie. Jestem też taką osobą, że szybko się dostosowuję ja. do nowego miejsca, więc tak naprawdę, obojętnie gdzie wyląduję, to odnajduję się tam wcześniej czy później. To jest super. I też fajnie, że powiedziałaś o tym, że to zależy od nastawienia, i dla kogoś ten skok na głęboką wodę może być super wyzwaniem i czymś ekscytującym, a niekoniecznie przytłaczającym. Mm -hmm. Myślę, że to jest też mega ważne, żeby y, może nawet nie projektować na innych jakichś swoich, nie wiem, czy uprzedzeń, czy obaw, kiedy na przykład y, rozmawiamy z kimś, kto planuje przeprowadzkę, że to może być dla kogoś bardzo ekscytujące. Mm -hmm. Ale jak powiedziałaś, że Austria, po pierwsze nie wydawała ci się specjalnie ekscytująca nigdy jako miejsce do, do życia i że gorzej być nie mogło niż te początki, mm -hmm. to jakie były największe wyzwania związane z Austrią? Jakby czym było dla ciebie to zderzenie z rzeczywistością tam, oprócz tego, że mówiłaś o tych trudnościach z, z pracą? Mm -hmm. Właśnie ym, zderzenie, głównie chyba, chyba praca była tym największym problemem, no bo nie znałam wtedy jeszcze niemieckiego aż tak dobrze yy, i zorientowałam się, że okej, okay, potrzebuję tego języka, żeby znaleźć pracę, a jednak szukałam tak bardziej gdzieś tam z angielskim. No i to, wiesz, praca to jest jednak jakiś tam ważny element zapewniający stabilność w życiu. Jak tego nie masz i nie wiesz, kiedy to nadejdzie, no to można się, no to bardzo wpływa to na psychikę, więc te, te początki były z tego względu ciężkie. Jeżeli chodzi o, o jakiś taki e, e, kulturowy szok, mm. nie, do tego, tego nie miałam. Ale myślisz, że przez to, że nie wiem, masz ze sobą lata doświadczeń podróżniczych, czy że kultura austriacka jest tobie szczególnie bliska, czy że ona rzeczywiście nie odbiega aż tak bardzo od tego, co jest nam znane w tej części Europy? E, myślę, że wszystko po trochu. Na pewno właśnie to, że byłam przyzwyczajona do, do podróży i, i jestem generalnie otwarta na jakby. Każdą y, kulturę y, i miejsce, więc y, rzadko miałam tak, żeby coś mnie szokowało. Raczej mnie to ciekawi. Y, kultura Austrii jednocześnie nie jest jakoś bardzo inna od, od tej polskiej. Nie można porównać, wiesz, tego na przykład z Japonią. Tak. Wiem, że nagrywałeś też mm -hmm, odcinek o, tak, o Tokio. Świat. Tak, no to, to w ogóle <laughs> nie da się porównać. Ym. Tak. Ale wiesz, co jest też y, ciekawe, jak my czasami nie doceniamy tego, jak nam jest łatwo w Europie niejednokrotnie, że jedziesz gdzieś teoretycznie do innej kultury, do innego kraju, a te kody społeczne i kulturowe są, są prawie takie podobne. same. Że tak. jesteś w stanie odnaleźć się, korzystać ze znaków, dogadać się mniej więcej z każdym, wiesz jak działa społeczeństwo i myślę właśnie, że szczególnie poznając takie historie zza oceanu, jednego czy drugiego to zdajemy sobie sprawę, że jednak Europa jest, pomimo swojej różnorodności, bardzo jednorodna i no, mamy też paszporty mm -hmm. i możliwości, które dają nam e, szansę, żeby się też łatwo przemieścić i czy przeprowadzić. To jest też taka formalna kwestia, myślę, ważna, e, ale jest to, jest to takie bardzo płynne, a myślę, że w przypadku ludzi, którzy podróżują, to tym bardziej jest to łatwe, ale to mm -hmm. też jest ale, to też jest haczyk, bo myślę mm -hmm. sobie tak, jako osoba, która dużo podróżowała i też mówiłaś, że byłaś zawsze. Otwarta na różne kultury i na tą różnorodność, na, na odkrywanie świata, S -s -s skorzystała z takiego stwierdzenia, że Salzburg był ci się nudny. Więc jestem ciekawa dla osoby, która jest jednak odkrywcza, mm -hmm. i ma taki duch takiego ducha eksploratora, eksploratorki. No właśnie, jak to jest mieszkać w takim. W takiej Austrii, takiej mm -hmm, Austrii, w takiej... która no mi się kojarzy, ci powiem tym Austrii, się o której tak. nikt nie marzy, mam takie wrażenie. Tak, nikt nie marzy. Nie? I też za wiele się o niej nie wie, a jednocześnie tak nas nie kręci, bo jestem świadoma, tak. że to prawdopodobnie też jest jakaś moja perspektywa i tak jak ci mówiłam przed nagraniem, mam przyjaciółkę, która jest największą fanką Austrii. Ona uważa, że to jest po prostu ziemia obiecana, więc <laughs> wiem, że są tacy ludzie. Ale nie wiemy o tej Austrii za dużo, jednocześnie wiemy na tyle dużo, że w sumie to nie zgłębiamy tego tematu. Ona nas może nie intrygować jakoś specjalnie, więc. No czy rzeczywiście mieszkając tam, nagle myślisz sobie, okej, okay, mieszkałam w najgodniejszym miejscu mm -hmm. na świecie? Czy jest tam coś, co nagle sprawia, że dla podróżniczki Austria staje się ekscytująca? Ehm, właśnie jak myślałam o naszej rozmowie, to nawet chciałam wspomnieć, że ej, przecież kojarzysz w ogóle kogoś, kto chciałby mieszkać w Austrii i powiedziałaś mi o twojej e, koleżance, ale to jest taki jeden z niewielu tak, przykładów. Tak, ona jest wyjątkowa. Pozdrawiamy. <laughs> no, Austri Austria jest takim krajem, o którym się... Porównaj, porównaj na przykład stany. Nie? Gdzieś w Polsce, zwłaszcza ten obraz, stanów, tak. wow, wszyscy, każdy chciałby mieszkać no. w Nowym Jorku, e, gdzieś tam Kalifornia. E, kto chce się przeprowadzić do e, Austrii? I, i, I dla kogo jest to ekscytujące miejsce. No i właśnie to nie jest ekscytujące miejsce, a mimo wszystko uważam, że jest bardzo dobre do życia. E, tak jak myślałam o tych. Y, miastach, o których nagrywałaś mm -hmm. już odcinki, no to tam właśnie przewijają się super ciekawe miasta. Tak sobie pomyślałam, że, że, ten, że ten odcinek to, to może być bardziej um, takie pokazanie, że nie zawsze to, co jest bardzo ekscytujące, jest jednocześnie dobre do życia. Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak. Powiedzieć. tak. No, ale co, co sprawia, że w takim razie Austria jest takim dobrym miejscem do życia? W ogóle ja słyszałam, yy, chociaż Zrobię dygresję. Y, słuchaj, bo ja różne słyszałam teorie na temat tego, gdzie się żyje najlepiej. Mm -hmm. I mam wrażenie, że jest z wiele różnych rankingów i tam zawsze ktoś inny wygrywa. Tak. Ale na pewno kilkukrotnie ktoś mi powiedział, że Wiedeń. Wiedeń często się i, tak, pojawia że jest najlepszym wieści. miastem do życia i nie mm -hmm. wiem czy na świecie, czy w Europie, ale. Tak, wygrywają światowe rankingi, tak, więc, więc coś w tym może być. Mm -hmm. Dlatego, co to znaczy? Że tam się dobrze żyje. No i no właśnie widzisz, pytanie jest milion, bo mogę. Tam, ale co znaczy tam? Czy tak, tam to tak, Austria, tak. czy tam to Wiedeń, czy mhm. tam to Salzburg? Wiesz, na ile Salzburg jest Austrią, yy, na ile Wiedeń jest Austrią, na ile można mhm. tutaj w ogóle to jakoś ujednolicić, więc yy, to może odpowiedzieć na które chcesz z tych pytań. Tak. Ale, ale pytanie główne jest tak, jakby co sprawia, że dobrze się żyje tobie, mhm. tam gdzie mieszkasz, czyli w Salzburgu. Um. Powiem ci tylko, że no właśnie ten Wiedeń yy, pojawia się bardzo często. Już w ostatnich latach może, może trochę mniej, ale był taki okres, że co roku wygrywał jako najlepsze miejsce do życia zawsze, tak, Austriacy się dziwią. Okay. Często jak gdzieś czytam pamiętam, komentarze na ten temat, to ludzie, ludzie są zaskoczeni. No ale trzeba przyznać, że pod względem um, takich socjalnych aspektów mm -hmm. dostępu do mieszkań i, i zasad z tym związanych, no to rzeczywiście jest um, bardzo dobre miejsce do życia. Transport publiczny jest na świetnym poziomie. Um, generalnie, no, Koszty życia, jeżeli zarabiasz nawet jakąś średnią krajową, nadal możesz się spokojnie utrzymać w tym mieście, co nie jest takie oczywiste w przypadku stolic. A ty mieszkałeś kiedyś w Wiedniu, chociaż przez chwilę? Nie, Nie. Tylko odwiedzałaś. Mhm, tylko, tylko turystycznie. Salzburg z kolei, no to jest dużo mniejsze miasto, około 150 tysięcy mieszkańców, więc... Tak naprawdę wielkość Zielonej Góry, z której pochodzę, no ale jednocześnie, oczywiście, dużo bardziej rozpoznawalne miejsce, bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, jest dobre do życia, między innymi, przez ten rozmiar. Chyba się tak trochę przyzwyczailiśmy, że. Właśnie te najfajniejsze miejsca to, to takie ekscytujące miasta, gdzie dużo się dzieje, masz świetną ofertę gastronomiczną, yy, kulturalną i też mnóstwo jakichś wydarzeń, koncertów yy, i tak dalej. Ale chyba często zapominamy, że, yy, że na, taką, na takie zadowolenie z życia wpływa te, wpływają też dużo mniejsze elementy, czyli na przykład... Fakt, że możesz dojechać rowerem na koniec miasta, że nie musisz gdzieś tam jechać metrem przez godzinę. Stać w korkach. Stać w korkach, które też w Salzburgu się zdarzają. Nie powiem, że, że jest idealnie, no ale no mimo wszystko no nie, jest jakieś, nie jest źle po tym względem. No i ten dostęp do przyrody, co też zupełnie nie jest oczywiste w przypadku większości miast, a tam góry są na wyciągnięcie ręki. Jeziora i do jeziora o jakości, y, z wodą o jakości pitnej nierzadko. Y, no, przepiękne, przepiękne położenie, bardzo dużo możliwości y, czasu spędzania na zewnątrz. Więc i zimą, i latem jest co robić. Oczywiście w innych porach roku też, ale akurat zima, lato, no i jesień. Wiosna jest taka trochę czasem nieprzewidywalna pogodowo, więc y, może lekko się wyklucza z tego spędzania czasu na zewnątrz. Ym, ale to sprawia, y, no, że to jest bardzo dobre miejsce do życia. Ym, o, i jeszcze y, na przykład. Y, Dostępność do wysokiej jakości produktów spożywczych, co też jakoś nie jest rzadko jest chyba brane pod uwagę, a wydaje mi się czymś ważnym. To jest bardzo ważne, więc opowiem anegdotę, bo Austria jest bliska mojemu sercu, może nie jest ekscytująca, ale na pewno mam ogromny sentyment do tego kraju. Dlatego, że jako dziecko. Przez, przez całe dzieciństwo w zasadzie jeździłam tam na y, wakacje zimowe, w sensie na narty z rodziną do różnych miejsc, ale no, szczególnie jakby jedno jest mi bliskie, w okolice ze kaprun o, tak? y, I jakby... Właśnie, może przez to, że to jest znajome, to, to czuję dużo takich ciepłych uczuć, ale nigdy nie było miejsca, które mnie jakoś specjalnie fascynowało, bo byłam z nim w dużej mierze oswojona. Ale dlaczego to mówię teraz? Dlatego, że Austria jako dziecko, które od początku świata było dzieckiem smakoszem, yy, mm -hmm. Austria kojarzyła mi się z pięknymi supermarketami. I to było jeszcze w czasach, kiedy... U nas, no, nie, supermarkety to były no takie, takie, takie wielkie markety, takie średnio, nie wiem, atrakcyjne, mm -hmm. albo jakieś sklepy osiedlowe. Nie, nie, nie były to piękne, po prostu na pokaz ładne, nie wiem, ryneczki Lidla. Tutaj, y, proszę tak pozwolę sobie w, w, wrzucić, dlatego że akurat ryneczek Lidla, że myślę, że okej, okay, jak pierwszy raz go zobaczyłam, myślałam sobie, to jest w tym stylu takim austriackim, że tak jest ładnie poukładane. Y, wszystko, właśnie są jakieś przeszklenia, w ogóle wchodzi naturalne światło, i ten sklep jest takim miejscem, po którym w ogóle możesz na spacer, bo to jest właśnie moje, jakieś takie wyidealizowane wyobrażenie o austriackich sklepach. Myślę, że też może to wynikać z tego, że często te, te sklepy, które odwiedzałam, były sklepami w małych miejscowościach i one rzeczywiście nie wiem też... Nie, jedne, myślę, że to że generalnie, że generalnie tak jest. Tak mhm. bywa, znaczy, że tak jest. No bo też myślę sobie, że różne kraje różnie mają różne regulacje, jeśli chodzi o zabudowę, także czasami mhm. bardzo zwracają uwagę na to, żeby jednak nawet nowoczesne, nowe budynki tak. znaczy... były w stylu, jakby miały jakieś tam konkretne wytyczne, mają konkretne wytyczne co do tego, jak one mają wyglądać. No więc te supermarkety się pięknie wpasowywały w ten krajobraz austriacki, mhm. a jednocześnie właśnie były też nowoczesne, bo były przeszklone. Ja pamiętam, że jako dziecko chodziłam po tych wszystkich alejkach, myślałam sobie, że to wszystko wygląda tak apetycznie, jest tak pięknie ułożone, jest takie świeże, nie jest ciemne, nie ma ledowych światów, nie jest jakiś wielki pasaż, albo jakiś dziwny mały sklepik, mm -hmm. więc y, pamiętam, że właśnie jak kończąc tę opowieść, jak pojawiły się ładne, ładne jakieś pierwsze Lidle, te ileś lat temu w Polsce, to myślałam sobie, no teraz tak w Austrii, mm -hmm. bo Austria ma super, super sklepy, że nawet nie chciałam się, nie myślałam, że muszę iść do knajpy, bo ekscytujące było pójść do sklepu i kupić jakieś Warzywa i chleby. Ale ciekawe, że, no. że masz takie wspomnienie. I to jakieś żywe, że opowiadam, bo to wiesz, pięć minut. No. Więc to zrobiła ta Austria na mnie bardzo dobre wrażenie. Mm -hmm. e teraz już na pewno nie masz takiej różnicy w wyglądzie sklepów, bo wiesz, jednak to się bardzo wszystko zmieniło tak. i w Polsce i też w innych częściach e Europy, ale jak tak pomyślę, to faktycznie raczej te sklepy wyglądają e do lepiej niż gorzej na pewno. E Austria przykłada bardzo, kładzie, Austriacy kładą bardzo dużą wagę um, na produkty ekologiczne i regionalne. Nie znam w sumie drugiego takiego kraju w Europie, gdzie ludzie tak bardzo zwracaliby na to uwagę. Zwłaszcza na tą regionalność. Mhm. Ona jest y, ważniejsza nawet od, od y, produktów ekologicznych, co też ma sens i w wielu przypadkach y, jest ważniejsze, bo wiesz, sama wiesz, że znajdujemy w supermarketach ogórki eko z Hiszpanii? I czy ogórek eko z Hiszpanii tak. jest lepszy od nieokologicznego ogórka z Polski? Tak, tak. No raczej nie. Czy za tym słowem eko w ogóle stoi wtedy? Jak my to rozumiemy i po co to kupujemy? To Jasne. też jest jakby osobny, osobny temat, ale myślę, że to jest super. W kontekście Austria jestem ciekawa, bo rozumiem, że to nie jest jakby trend, mhm. tylko to jest coś, co jest w miarę oczywiste. Dla przeciętnego obywatela, że to nie musi być osoba wkręcona, nie wiem, w zdrowie i jakiś tam zrównoważony styl nie, życia. Zupełnie. To jest już zakorzenione w, tej, w, w tym kraju. Głównie też dlatego, że to jest kraj bardzo rolniczy, dużo terenów jest na rolniczych, także Austria ma te możliwości, żeby produkować dużo żywności. I zupełnie nie jest to kwestia mody, bo to dotyczy, wiesz, zarówno ludzi gdzieś tam na wsi, zupełnie nieinteresujących nie się kuchnią. Akurat rodzina mojego partnera pochodzi ze wsi, tuż obok małej miejscowości. I zupełnie nie określiłabym ich mianem foodies, mhm. a widzę jaką, widzę, jaką wagę przykładają do tego, żeby, żeby produkty były właśnie lokalne, Co ciekawe. Tuż obok jest też granica Niemiec, generalnie obok Salzburga i obok tej miejscowości. Więc teoretycznie można by jeździć na zakupy do Niemiec i wydawać mniej pieniędzy, co myślę, że działa w przypadku wielu innych krajów. A, a oni nie, tego nie robią. Jakby ważniejsze jest dla nich to, żeby, żeby było sprawdzone pochodzenie produktu, niż żeby zapłacić jedną trzecią ceny mniej, na przykład. No tak, to jest. Znowu mamy też ten. Element państwa jednak dobrobytu, to na pewno mm -hmm. jest jakiś wiesz, jakiś wątek, ale myślę, myślę, że to jest super, kiedy możemy podpatrzeć coś takiego w innych kulturach, że tak jak niestety. U nas mamy tę tendencję wychwalania, zachwycenia się tym wszystkim, co zaimportowane, obce mm -hmm. czy egzotyczne. To się już oczywiście tak, zmienia. To się zmienia, ale właśnie zmienia się nadal w trendzie. A niekoniecznie w głowach. Tak, ludzi. Jakby mainstreamowo to myślę, że jeszcze mamy długą drogę, szczególnie, że mamy, tak jak wiesz, na przykład ja gdzieś tam jestem y, blisko z kulturą Francji, która też kojarzy mi się z takim podejściem, też może nawet tak. przegięte, tak? Na mm -hmm. zasadzie, że wszystko, co francuskie, jest najlepsze na świecie mm -hmm. i w ogóle wszystkie inne są tutaj mamy też to, 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 ten wątek arogancji. Myślę, jak, nie tak, tak, Austriacy mi się nie kojarzą aż tak, yy, tak zawzięcie, ale właśnie zastanawiam się, bo to, znowu, tutaj yy, tych, yy, tych, tych ciekawych aspektów jest bardzo dużo, ale jestem, jestem, jestem ciekawa, czy, czy Austria, czy właśnie jak Francja jest francuska, yy, czy, czy Austria jest austriacka w takim znaczeniu, czy też obserwujesz przez ten czas, jak tam byłeś, albo jak rozmawiasz właśnie z lokalsami, że jednak wokół ciebie w Salzburgu, w tych okolicznych miejscach jakby mieszkają Austriacy, czy też jest to kraj, który coraz chętniej i powszechniej jest um, wybierany na, tak, na miejsce do życia? Tak, tak, tak. I to też z różnych względów zapewne, nie? Ale właśnie jestem ciekawa, jak ta mieszanka kulturowa tam w Austrii. Tak. Um. Austria, wiesz, największe miasto w Austrii to jest Wiedeń i tam mieszka mniej więcej 2 miliony ludzi. Kolejne duże miasto to jest Graz i tam już jest, jeżeli dobrze, kojarzę, trochę powyżej 300 tysięcy. Okay, więc tak to naprawdę. Jest niezły przesko. Tak, i kraj ma 9 milionów, więc łatwo sobie wyobrazić, że jednak większość ludzi mieszka poza miastami. No i to jest mentalność taka dość mało miasteczkowa, jeżeli chodzi o to, więc. Więc myślę, że y, można wylądować w Austrii i, i być zadowolonym jako ekspat, mieć styczność y, wiesz, z, wielo, z wieloma kulturami i mieć takie y, życie w, y, typowe dla jakiegoś dużego miasta. Mhm. A jednocześnie, jeżeli wylądujesz gdzieś w małej miejscowości, no to na pewno stykasz się z problemem takiego zamknięcia trochę y, na innych. Bo Austriacy są dość konserwatywni, ym, są otwarci na ludzi, ale, ale z taką ostrożnością. Yy, I to się czuje zdecydowanie gdzieś właśnie w mniejszych miejscowościach. Ym, tak. Jaka to jest austriacka mentalność małomiasteczkowa? Oprócz tego, co powiedziałeś, że jest ten element konserwatyzmu i dystansu, ale co jeszcze charakteryzuje takiego małomiasteczkowego Austriaka? <grym> um. Co on lubi, co robi, co, co myśli? Nierzadko zaczyna na przykład weekend od y, jakiegoś spotkania ze znajomymi i piwa. Y, więc ja myślałam, jakoś, myślałam, że powiesz o piwie. Tak, tak. alkohol to jest, to jest jakby element, element tej kultury, piwo y, też. Y, co robi jaki Austriak y, w przynie, przeciętny dzień? Spędza dużo czasu w swoim ogrodzie. Na pewno spotyka się z ludźmi, to jest, y, Austriacy są bardzo y, społeczni, okay. lubią cza spędzać czas z ludźmi, są, są na to otwarci, niekoniecznie zawsze na, no, na nowe osoby, ale generalnie y, trzymają się y, ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. To jest też bardzo rodzinny kraj. Y, tak jak w Polsce mam wrażenie, że czasami y, ta rodzinność jest taka, wiesz, na, na siłę... Mm -hmm. Na przykład. Bo wypada. Y tak, bo wypada. Jedziemy tak. y na święta gdzieś do rodziny, mimo że zawsze tam znajdzie się jakiś stereotypowy wujek, który zada zadaje niewłaściwe pytania. Niekoniecznie mamy z tego przyjemność, ale uważamy, że, no, że tak wypada, więc, więc jesteśmy tam na święta. A w Austrii to jest takie bardziej szczere, serdeczne y i ludzie są właśnie bliżej siebie. Y nie kojarzę innego miejsca, w którym na przykład, y, może to jest kwestia jakiejś mojej bańki, ale w Polsce nigdy nie, zau nie zauważyłam tego, żeby na przykład rodzeństwo trzymało się tak bardzo blisko mhm. siebie, że nie znam dużo, wielu przykładów ludzi, którzy spędzają dużo wolnego czasu z rodzeństwem. A w Austrii znam mnóstwo takich osób i nie mam pojęcia dlaczego, nie, nie wiem, co, jest jakby, co za, za tym stoi, co jest sekretem, ale właśnie oni są tacy bardzo rodzinni i jednocześnie nie jest to na siłę. A czy w tych spotkaniach rodzinnych ważną rolę gra oprócz piwa, jedzenie? Czy to jakby, że oni kupują lokalnie, że kupują organicznie, czy tam ekologicznie, to jest oczywista sprawa, no ale wiadomo, jedzenie jest częścią przetrwania, ale to jest też tak, że oni lubią razem, nie wiem, też ucztować, czy gotować. Czy jedzenie też jest takim tematem społecznym? Tak, aczkolwiek uważam, że nie jest kraj, który byłby kulinarnie. Jak to powiedzieć? Ekstytujący. Tak, to też. Yy, I w ogóle, często mam takie wrażenie, że właśnie ten element yy, picia jest ważniejszy od elementu jedzenia. Nie zawsze okay. chodzi o alkohol. Yy, to może być, wiesz, też równie dobrze kawa i tak dalej, ale, ale gdzieś to jedzenie jest mniej ważne od, yy, od tego spotkania mhm. się razem. No i ewentualnie, właśnie przy jakichś większych imprezach, tak, to zawsze wierzę praktycznie alkohol. To nawet widzę gdzieś po swojej rodzinie, mojej austriackiej rodzinie, że na przykład jesteśmy na obiedzie i wszystko jest tak szybko, szybko, jest serwowane to jedzenie. Okay. Wszyscy tam szybko, szybko jedzą, jedzenie znika ze stołu. No i przychodzimy tam, nie wiem, kawa, ciasto i, i rozmowy raczej. Więc nie jest tak, Ciekawe. że, wiesz, że na przykład, mm -hmm. y, nie, Włochy, Francja, tak. jakieś kraje południowe, że to jedzenie jest na stole. Tak, i ono jest elementem tak, rozmowy w ogóle. Tak, dokładnie. Członkiem rozmowy prawie, że. Mm -hmm, że siedzisz, sobie jesz i rozmawiasz i, i cieszysz się tym. Nie, to to jest tak raczej. Y, to jedzenie nie jest ważne, aczkolwiek no, zawsze jest, bo jednocześnie no, to jest taki pretekst do spotkań w wszędzie praktycznie, prawda? Ale kontynuując ten wątek, co się je w takim razie? Z czego się składa austriacka kuchnia? Powiem Ci, że ja tak jak zachwycałam się sklepami. Tak, tak nie się. A jedzenie uwielbiam, to z austriackich potraw nawet niewiele, że chyba spróbowałam właśnie jako dziecko, ale niestety, niestety, niestety moje codzienne pożywienie na stoku, bo z tym kojarzę moje doznania austriackie, kulinarne, to były frytki. Mhm. I teraz pewnie bym wybrała coś innego, i teraz może bardziej mnie kręcą takie sentymentalne dania, których właśnie ja nigdy nie zamawiałam, ale podpatrywałam je u innych typu e, kajzaszman mm -hmm. albo jakiś taki pampuch jeszcze jest z, z makiem tak, i z jakąś konfiturą. E, tak. Knudel, coś tam? Nie, tak, Knudel to jest e, ten drożdżowy knedel, możesz to przetłumaczyć, ale to jest trochę faktycznie jak bułka na parze e, czy pampuch. I to jest z jakimś makiem w środku, tak? To jest nadziewane powidłami e, z e, śliwek, i posypane makiem, podawane albo z jowym, albo z masłem. No i apfelstrudel stosowaniowym. To też mi się I to jest jakby to jest Wszystko koniec się... mojego repertuaru y, austriackiego. No, Ale na... na pewno kojarzysz. Okej, okay, tak, mm -hmm. tak. tak. No i oni też rzeczywiście jedzą. To jest tak, że to są takie dania, są dania, wiesz, na stoku, tradycyjne, tak jakbyś powiedziała właśnie schabowy czyli sznyca de facto, mm -hmm. i pierogi? Czy to jest też coś, co się pojawia codziennie na, na stołach domowych? Tak, to jest coś, co pojawia się codziennie na stołach. Oczywiście nie, nie każdego dnia sznyca, ale powiedzmy sznyca jest bardziej takim jedzeniem gdzieś na weekend. Okej. Okay. tradycyjnie z, z cielęciny. Mm. Podawany jest też często, z, znaczy jest też w wersjach... Wieprzowinę i, i czasami kurczaka, ale to jest jakby taka tańsza wersja. Gdzieś właśnie prędzej spotkasz to w barach, w jakichś tam tańszych restauracjach. Oryginalnie to jest cielęcina, podawane często z ziemniakami lub z sałatką ziemniaczaną. I bardzo ważny element, bez którego na przykład mój partner nie wyobraża sobie schnitzel, to są despreiselbeeren, to czyli... Taka żurawina, ale tak naprawdę to są... Ojejku, zapomniałam, jak, jak po polsku to się nazywa. To jest, to jest jakiś rodzaj borówki, które też rośnie w Skandynawii, więc mhm. y, tak, to jest, to jest... A nie pomyślałabym, że, że panierowany kotlet jest podawany z takim mhm. dżemem. Tak. to wytrawnym pewnie. Ale pasuje to faktycznie bardzo dobrze. No ja też akurat nie jem mięsa, ale chociaż jeszcze jak przeprowadziłam się do, do Austrii, to zdarzało mi się jeść. Faktycznie to jest, to pasuje bardzo do tego kotleta. I w ogóle to of Bayern to jest też często. Jak, nawet jak w domu gotuję jakieś wektariańskie wersje kotletów, no to często dodajemy to. A jeszcze wracając do, do kuchni: no ta kuchnia jest dosyć ciężka. Trochę podobna do polskiej, polskiej kuchni, powiedziałabym, bo dużo jest mniej węglowodanów, sporo mięsa. No to jest, to jest taka, wiesz, kuchnia, żeby przetrwać zimę, nie? Jak mm -hmm. sobie chcesz wyobrazić, jak to wyglądało w przeszłości? Bo to ludzie musieli jeść dużo kiszonek, właśnie gdzieś tam mięsa, węglowodanów, żeby przetrwać zimę w górach. Ma to sens. Dieta energetyczna Tak. Popularne są też knedle chlebowe. Okay. Nie wiem, czy kojarzysz takie zwyczaje w kształcie kuli, nie, to jest tak naprawdę wysuszona bułka, pokrojona w kostkę yy, i wymieszana z mlekiem, jajkiem, pietruszką. Yy, gotuje się te knedle okay, i podaje często z sosem, czyli jakieś mięsne sosy. Można też. Czyli pulpety z chleba, trochę. Tak, trochę tak, chociaż one są w takiej, po, takich pokaźniejszych roz, rozmiarów. Um, i można też je przygotowywać, jest, są dwie wersje takich knedli, zemel zemelknudel to jest taki podłużny knedel, jakbyś chciał sobie wyobrazić kształt o, nie wiem, jakieś salce, salceson? Nie. Nie, po, podłużne, powiedzmy, mm -hmm. jakoś kształt jakie kiełbasy, też gotowane w wodzie, krojone w plasterki i czasami jeszcze dodatkowo podsmażane. I to jest podawane najczęściej z jakimiś daniami z sosem. Tak. Ale nawet tak. mm -hmm. nigdy na wytrawno. Tak, nigdy nie jadłam tego na słodko. Um, Ale na słodko jest Kaisersman, więc powiedz nam, co to jest, o ile to się je też na co dzień. Tak, kajzerszman to jest takie chyba danie najbardziej znane, a właśnie tym bardziej osobom, które jeżdżą w góry na narty, to jest omlet cesarski. On jest taki bardzo puszysty przez to, że ubija się do niego białka i tam zazwyczaj w przepisie są między 4 a 6 jajek jest taki mocno jajeczny, no i przez to ubicie białka, ten omlet, jak trafia na patelnię, to jest, jest ogromny, trochę, to wiadomo, przy wysokiej temperaturze się zmniejsza, ale najbardziej chyba można porównać to do czegoś porównała KSŻ, ma do naleśnika. No właśnie. Do takiego właśnie, grubego naleśnika. Tak, ja całe życie myślałam, że to są bo po takie pocięte naleśniki, mm -hmm. a to de facto właśnie jest bardziej omlet niż naleśniki, no właśnie przez tą zawartość jajek. Więc tak. Ja też nie pamiętam smaku, nie dam tego tysiąc Czy, lat, tak? ale y, rozumiem, że taki, jak ten naleśnik nam wyrośnie, to my go Zaczyna się kroimy. go kroić okay. jeszcze na patelni, czyli okay. nie, że gdzieś tam wyciągasz i kroisz nożem, tylko to jeszcze dzieje się na patelni. Niektórzy też robią kazaszman w piekarniku, dodając na przykład cukier, który się później karmelizuje, mm. no i to też wychodzi super. Podawany jest najczęściej z powidłami śliwkowymi, z musem jabłkowym, to najczęściej zdarza się na stokach, bo to też jest najłatwiej, gdzieś tam wieże ze słoika mus jabłkowy zamiast świeże powidła, ale, ale gdzieś w sezonie to też trafisz na inne owoce, na przykład um, morele. Też takie powidła z moreli. Ja dodaję, jak robię to w domu, dodaję też z tego ricottę gdzieś tam z boku, co uważam, że pasuje super, ale pewnie <noise> austriacka babcia, wiesz, przeraziła gdyby się, gdyby, gdyby zobaczyła coś takiego. Bo Austriacy lubią być bardzo tradycyjni okay. w tych swoich. Nie są otwarci na, na kombinowanie, na eksperymentowanie. Raczej, wiesz, prostota, tak jak się robiło, tak robimy. Um, I co ciekawe, Niewiele z takich krajów, gdzie, gdzie nadal byłoby tyle knajp, właśnie z kuchnią lokalną. Mhm. Jak jesteś gdzieś poza miastem, no to ciężko jest znaleźć restaurację, która serwowałaby inną kuchnię niż austriacka. Ale to myślisz, że wynika z tego, że z jednej strony Austriacy najbardziej lubią taką kuchnię, i pewnie turyści, którzy przyjeżdżają, też chcą właśnie tego doświadczenia lokalnego, Ale to jest w ogóle super ciekawe, teraz tak sobie myślę, bo dyskutowałam na ten temat ostatnio z moją mamą, właśnie na, na wyjeździe, na ile um, różne do, doświadczenia, po które przyjeżdżamy jako turyści, są w ogóle autentyczne i są lokalne, a na ile są po prostu utrzymane w dawnym, autentycznym, lokalnym stylu, po to, żeby turyści mieli to doświadczenie, właśnie akurat tutaj mówię o Dublinie. Nie? Więc jakby y, moja mama była dziwna, że mam tego typu. Rozgminy, co nie dziwi pewnie nikogo, skoro wymyślałam taki podcast. Więc jest to dla mnie fascynujące, że na przykład miałam poczucie, że w takich najstarszych kultowych Irish pubach są finalnie sami turyści i zdałam sobie sprawę, no, że tak? Dablińczycy też do nich ch chodzą, ale w wielu tych miejscach, które były polecane, jakby no już trochę ten duch lokalności yy, przeminął, mm -hmm. bo jest to utrzymane po to, żeby turyści mieli ten, ten irlandzki experience, mm -hmm. który trochę no, właśnie no, no nie jest już tak autentyczny, bo tam nie ma tych, tych lokalsów, podczas gdy ty mówisz właśnie o czymś zupełnie odwrotnym, że możesz mieć super doświadczenie turystyczne, austriackie, po prostu jak, jak, jak z filmu. Mm -hmm. I tak też wygląda życie lokalnych mieszkańców. Myślę, tak. że to jest bardzo fajne. Wiesz co, nigdy nie pomyślałam o tym w kontekście pozytywnego aspektu Austrii, bo rzeczywiście, jeżeli wybierzesz się gdzieś małe miejscowości do knajpy, to będzie tam mnóstwo Austriaków głównie i nawet nie kojarzę takiego miejsca w Salzburgu. Gdzie wiesz, chodziliby głównie turyści, a, a lokalni mieszkańcy nie. Raczej to jest zawsze wymieszane. Uważam, że to jest super. Więc możemy to zapisać jako pozytyw. Przynajmniej ja to tak widzę, tak. tak jak nawet porównując wiesz, do Warszawy. Okej, okay, jakby też w, w naszych domach je się polskie Dania, ale, ale polskie ja nie, znam zbyt, nie, ma. Ja nie znam zbyt wielu osób, które mieszkają w Warszawie, które pójdą sobie na obiad, na stare miasto, czy na właśnie na krakowskie przedmieście, czy na nowy świat, no, tam będą praktycznie. Sami, sami turyści, chryźni. tak. I to też jest okej, okay, jakby to nie jest złe, ale jednocześnie te osoby, które przyjeżdżają do Warszawy, nie dostają takiego lokalsowego doznania tylko jakąś turystyczną wersję fantazji o Polsce tak. w centrum miasta, które funkcjonuje zupełnie inaczej. Tak, wyjątkiem są ewentualnie bary mleczne. Zwłaszcza te tak. takie, wiesz, już trochę powiedzmy yy, bardziej, bardziej nie cool. ale tak bardziej cool, właśnie. Yy, <laughs> ale no, na przykład to jest chyba częsty problem, jak ktoś przyjeżdża do polskiego miasta yy, i chciałby spróbować polskiej kuchni. Ja miałam to samo, jak wybrałam się z moimi właśnie w, yy, z moim częścią rodziny austriackiej do Polski i oni chcieli spróbować czegoś. I myślałam, kurczę, gdzie ich zabiorę? I to jest takie... Chyba bardzo często, tak, nawet jak ktoś przyjeżdża tak. do Warszawy i pyta się, okej, okay, gdzie poleć mi na przykład trzy najlepsze restauracje z polską tak. kuchnią. No i miałabyś problemy, żeby, żeby coś polecić, prawda? Że jest kilka fajnych miejsc. Ja mm -hmm. mam kilka spoko miejsc, ale myślę, że to nie są miejsca, które. Będą polecane w jakichś turystycznych przewodnikach, mm -hmm. bo ja mam taką teorię, że Polacy bardzo lubią polską kuchnię. Nawet ci Polacy, którzy lubią też różne kuchnie świata, mówię o sobie. Ja, ja też finalnie jak sobie zaczęłam zadawać pytania o to, co jest takim moim właśnie comfort foodem, czy takim moim po prostu wymarzonym ostatnim posiłkiem, czy różne inne fantazje jedzeniowe, to znam sobie sprawę, że tam dużo jest tej, tej polskości, tylko może w takiej wersji właśnie może nieco lżejszej i bardziej warzywnej. Ale te miejsca, które byś polecała, czy to byłyby y, już takie trochę, wiesz, z twistem międzynarodowym, czy, czy to byłyby jakieś faktycznie takie tradycyjne? Wiesz bardzo... co, myślę, że część jest z twistem, ale no, teraz przychodzi mi do głowy w sumie jedno miejsce, mówię o Przegryziu, które mm -hmm. jest y, polskie i takie nawet myślę, że całkiem bez twista, mm -hmm. że y, to jest na pewno inna kuchnia niż ta, którą właśnie spotkasz w Karczmie, nazwijmy to tak, wiesz, upraszczając. Ale te składniki są polskie. To nie jest tak, że nagle będzie sos z niem, nie z juzu, czy tam jakieś mm, po prostu, nie mm. wiem, cokolwiek innego, miso dodane do. Chociaż może akurat, nie wiem, nie wiem, co tam się u nich dzieje teraz w karcie, ale myślę, że takie miejsca się pojawiają i łatwiej jest o to w, na pewno w dużych miastach. Myślę, że to jest też. Tak. To jest też to. I dlatego wiesz, cała ta rozmowa o tym, na ile jakieś, jakieś miasto jest danym, jakaś stolica reprezentuje godnie dany, dany kraj i daje, daje obraz tego, jak tam się rzeczywiście żyje. To jest bardzo ważna kwestia. I nawet jak na początku mówiłaś, mówiłyśmy nawet o, o, o wiedniu, to ja też tutaj przyszła mi taka myśl, że często te, te rankingi, o których wspomniałyśmy, tak jak mówisz, są na podstawie danych związanych z poziomem życia, dostępem do służby zdrowia, właśnie różne socjalu itd., itd. I często mówiąc tutaj na przykład o krajach skandynawskich, spotkałam się z, takim, z taką oceną właśnie lokalców, że oni też odpowiadają w tych ankietach bardzo pozytywnie na pytania związane właśnie ze, ze szczęściem, czy z zadowoleniem z życia, bo są świadomi swojego przywileju, są świadomi tego, na jakim poziomie jest ich, ich codzienne życie, jakie mają możliwości, a niekoniecznie jest to odzwierciedlenie tego, że rzeczywiście wstają rano, są zadowoleni, uśmiechnięci i lubią życie, celebrują to życie, tylko bardziej doceniają to, jak dobrze im jest względem innych miejsc na świecie. Nie? Tak. Jestem ciekawa, na ile właśnie ten case austriacki to też nie jest Trochę trochę o tym. Jak powiedziałeś o tym od razu skojarzyło mi się, jak na przykład podróżuję z moim partnerem, który jest właśnie z Austrii. To on ostatecznie zawsze ma takie przemyślenie, że no, fajnie, fajnie, w ogóle super miejsce, ale jednak ta, ta Austria jest naprawdę dobrym miejscem do życia. Więc a jest, wiesz, nie tak, że, że jest jakoś tylko zapatrzony na że. Jedynie sobie wyobraża życie w tym miejscu. Tak, jest otwarte i też zwiedził trochę świata pewnie. Nie? Tak, ale jak właśnie bierze różne aspekty pod uwagę, zaczynając nawet od tak małego, jak woda, smak wody w kranie. Mm -hmm. To jest w ogóle właśnie dla mojego partnera coś bardzo ważnego, okay. że woda w kranie w Austrii smakuje no, wspaniale. Chyba Szwajcaria jest jeszcze jednym takim krajem. Yy, nie kojarzę, nie kojarzę zbyt wielu innych, gdzie woda naprawdę by smakowała tak dobrze. Yy, w naszym przypadku to jest w ogóle woda spływająca z góry w, w pobliżu. Woda źródlana po prostu, <laughs> jak wiesz, z reklamy. Tak, jak, <laughs> tak. Yy. No i właśnie, i wiesz, to są takie maleńkie rzeczy. Gdzieś tam woda w kranie, jak, ci, no jak smakuje chlorem, no to nagle widzisz, o jaz, no nie wiem, jakieś filtr trzeba tak kupować, ona i tak nie będzie tak smakować, nie chcesz kupować y, plastiku, a tutaj y, no, smakuje tak źle, że, że, że prawie musisz, mm, więc to jest takie... Jest akurat przykład takiej, takiej drobnostki, a od razu gdzieś tam zauważasz ją, jak wyjeżdżasz i okazuje się, że ej, no, brakuje mi te, 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 tego podstawowego elementu e, jakiejś tam dobrej codzienności. E, więc tak, ja myślę, że Austriacy zdecydowanie widzą i doceniają e, to, jaki mają przywilej z mieszkania w tym, e, w tym państwie. Ale powiedziałabyś, że to też się przekłada na taki, taką codzienną, nie wiem, radość, że oni też potrafią, nie wiem zajmować się z jakimiś swoimi dodatkowymi, nie wiem, zainteresowaniami, czy po prostu sobie odpoczywać? Jak, jak z, tym, tak, z, z jak podejściem do pracy na przykład? Właśnie, to jest bardzo y, duży temat. Znaczy w tym sensie, że uważam, że ten work-life balance w Austrii jest bardzo dobry. I tutaj y, wiele krajów myślę, że mogły pozazdrościć Austrii. Y, Gdzieś tam, jak słuchałam odcinka z Berlina twojego, to pamiętam, że Olka Sedzińska mówiła, że, że ludzie się spotykają, to nawet nie rozmawiają tak, o pracy. Tak. Tutaj rozmawiają, ale to jakby nie przykłada się zupełnie na jakieś takie, wiesz, um, stresowe sytuacje. Dobrym przykładem jest dla mnie to, że jak wychodzisz z pracy, oczywiście mówię w jakiś tak ogólny, są branże, gdzie, gdzie tego nie masz, ale... Mój partner na przykład pracuje dla y, dużej korporacji na, jakiejś, na dość wysokim stanowisku. No i ni nigdy nie spotkałam się z tym, żeby na przykład w piątek po godzinie 16 ktoś do niego dzwonił w jakiejś sprawie. Już nie mhm. mówię, weekend, w ogóle absolutnie nie. Mhm. Y, także szanuje się to, y, taka kultura pracy z Austrii, że no właśnie w piątek gdzieś tam po południowych godzinach y, wychodzisz z pracy... I, I koniec. I to, to, też, to też trochę widać po yy, godzinach otwarcia wielu miejsc. Na przykład yy, wiesz, co Salzburg, super turystyczne miasto. W niedzielę, oczywiście, no, można sobie wyobrazić, że mnóstwo ludzi szuka miejsca, żeby coś zjeść. I tutaj połowa restauracji jest zamknięta. Okej, okay. aż tak, że restauracje. Tak. To jest bo... mega ciekawe. Poprzemiała mi się anegdota z nowym zdjęciem. Jak właśnie chodziliśmy po uliczkach austriackich miasteczek z, z rodzicami, z jakimiś znajomymi i pamiętam właśnie, mam to wspomnienie, że dużo miejsc było zamkniętych. Ja nie pamiętam, wiesz, na ile to były knajpy, na ile to były sklepy. Ale pojawiło się takie stwierdzenie u nas w naszym kręgu, że w Austrii rzeczy są zamknięte z powodu bogactwa. Tak, tak, tak możesz <grym> to tak. postrzegać, no bo wiesz, dochodzisz do jakiegoś poziomu życia, myślisz sobie, okej, okay, co jest dla mnie ważniejsze, zarabiać tam trochę więcej, czy mieć czas wolny. No i to, to już jest właśnie taki przykład kraju, gdzie ludzie wybierają ten czas wolny co oczywiście super. nie wpływa y, super gdzieś tam na przyszłość, ekonomię i y, Europy, kraju, ale, no, ale tak jest, tak jest trochę kolej rzeczy moim zdaniem, prawda? A co nie robam w takim razie w wolnym czasie, oprócz tych spotkań, o których powiedziałeś, jest coś jeszcze takiego typowego austriackiego? Nie, jeżdżą na nartach na przykład? Jeżdżą, chociaż te ceny y, za karnety y, idą tak w górę, że już nawet sami Austriacy mówią, że, że przesada. Że A to jest no? tak, że z uwagi na to, że są rezydentami, mają jakieś ulgi? Zdarza się, w niektórych ośrodkach rzeczywiście tak jest, no ale to też częściej na przykład jak jesteś gdzieś na okolic miejscowości, w górach, e, wtedy masz, e, masz taką zniżkę, niekoniecznie że na przykład jesteś z Salzburga i, mm. i chcesz gdzieś pojeździć na nartach. Austriacy spędzają dużo czasu na zewnątrz. E, oczywiście to byłoby generalizowanie powiedzieć, że wszyscy uprawiają sport, bo nie. E, ale dużo osób rzeczywiście jeździ na rowerach, chodzi po górach, spaceruje. Mm. Dużą różnicę widać w aktywności osób powyżej 50 roku życia, tak 60. Właśnie ostatnio obserwatorka napisała mi po odwiedzeniu Austrii, że kurczę, tu są wszędzie dużo bardzo starszych ludzi w ogóle. Ta Austria jest taka stara, a to wynika z tego faktu, że po prostu ludzie są dużo bardziej aktywni. No bo też. Mają. Y Gdzie być aktywni też. Tak, to raz, a dwa, że no fin ich finansowy uh -huh. poziom gdzieś w porównaniu na przykład do y polskich y emerytów jest jednak inny i, i oni y są przyzwyczajeni do tego, że, że mają pieniądze i że, i że mogą ten czas spędzać na, jeżdżąc na swoich e-bike'ach. Rowery <grybery> elektryczne są bardzo, bardzo popularne w Austrii i najczęściej właśnie widzisz y na nich seniorów jeżdżących na nich. Ale seniorzy też są widoczni, bo na przykład chodzą do restauracji, czy siedzą sobie w tabach, tak. że też mają takie życie życie tak. towarzyskie na mieście, że tak powiem. To jest też coś, co możesz rzucić w oczy, właśnie przeżyjąc z Polski, bo my jesteśmy raczej. Dopiero nasza generacja tak naprawdę zaczęła wychodzić do knajp. Tak. No, u, nas, u nas nie ma takiej kultury jedzenia na mieście, spotykania się z ludźmi w knajpach raczej starsze osoby spotykają się raczej w domach. Tak, to albo się dopiero... specjalne okazje ewentualnie. Nie? Tak, tym bardziej, wiesz, jeszcze w mieście widać to, widać bardziej starszych ludzi, w małych miasteczkach polskich, no w ogóle tego nie ma prawie, powiedziałabym. A w Austrii wybierzesz się gdzieś w jakimś małym miasteczku do knajpy i będą tam głównie właśnie starsi ludzie, no, to jest, czy starsi. Powiedzmy 50 plus do no nie ma ograniczenia. Do końca. E, tak, tak. <laughs> dopóki możesz. E, także to jest super. No super, dla, że, że y, jakość życia y, gdzieś tam w tym wieku no jest, jest na świetnym poziomie. Ale wrócę do tej nudnej Austrii. Mm -hmm. Czy powiedziałabyś, że Austriacy są nie wiem, spokojni, jacyś tacy neutralni? Czy są tematy, nie wiem, czy społeczne, czy polityczne, czy nie wiem, sportowe, bo też przecież mamy wiele krajów, w których sport jest tematem wręcz politycznym i społecznym. Tematy, które ich tak ruszają, takie coś, co aktywuje Austriaka, że on już nie jest nudnym Austriakiem. Nie, Austriacy w ogóle, powiedziałem, że Austria jest trochę taka nudna, powiedziałabym, nie jest ekscytującym miejscem do życia, ale to nie znaczy, że Austriacy mhm. są koniecznie nudni. Ktoś tak, gdzieś słyszałam takie fajne porównanie, że Austriak to jest taka kombinacja Włocha i Niemca. Bo oni faktycznie mają trochę z Niemców, wiesz, porządek, jakieś tak punktualność, dbanie o, no taka solidność tak, tak. powiedzmy, a jednocześnie są dużo bardziej serdeczni, otwarci, mają większy temperament. Tak gdyby, wiesz, ktoś chciał sobie wyobrazić na przykład mhm. Austriaka, no to tak bym to, to określiła w skrócie. Um, czy zapalają, czy jakieś tematy, które by zapalały Austriaków? O mówił przy stole, wiesz, że rzucasz temat i wiesz, że będzie dyskusja. Jest coś takiego no w ogóle? właśnie nie. I też nawet jak się pojawia polityka, to to nigdy nie dochodzi do takich, takiej nie, nie ma eskalacji, że mm. wiesz, ludzie się wstają od stołu gdzieś tam, uderzają pięścią i, i odchodzą. Nie, raczej to jest jakoś tak, nawet jak, jak omijaliśmy już takie dyskusje polityczne właśnie przy stole, że wiesz, zupełnie dwie różne strony i zawsze... Zawsze jakoś się to kończy pokojowo. Fajne nie, nie to ma. Jest. Tak. I w ogóle właśnie widzę, że poziom agresji u Austriaków jest taki niższy niż to, co jest do, niż to, do czego jestem przyzwyczajona w Polsce. Gdzieś tam, nie wiem, akurat przyjechałam do Zielonej Góry kilka dni temu i już w pierwszy dzień zobaczyłam jakieś przepychanki okay. na ulicy. No to, to jest coś, no to naprawdę nie trafiam. I też taka śmieszna. Jakiś śmieszny przykład, bo jestem przyzwyczajona do tego, że wiesz, gdzieś nastolatki na przykład w autobusie, gdzieś jakieś grupy nastolatków w Polsce, to nie wiem, często są głośni, mm -hmm. wiesz, też nie przyklinają, w ogóle mają, cię, mają innych totalnie gdzieś. I za każdym razem w Austrii zaskakuje mnie, że wow, Na przykład. I ostatnio autobusem, yy, i właśnie była taka grupa bardzo yy, głośna, solatków I tylko powiedziałam, powiedziałabym im, he, powiedziałam im, hej, nie jesteście tutaj sami, możecie trochę ciszej mówić. Oni, o, przepraszam. Dobrze wychowani, młodzi ludzie? Yy. Tak, inna sytuacja. Yy, jakoś rok temu siedziałam z moim synkiem, wtedy jeszcze bobasem, gdzieś na kawie. I on akurat spał, i widzę, że idzie taka grupa nastolatków. I zaczynałem się tam krzyczeć, już myślałem sobie, no świetnie, przyjdą obok, na pewno go rozbudzą. Jeden, jeden tak się wydar, a ten drugi zauważył, że, że tam stoi wózek i mówi: Stary cicho, tutaj dziecko śpi. I to było też takie: Co? Fajne, <laughs> to jest to. Tak, nawet jak pomyślisz sobie, wiesz, o przekleństwach po niemiecku, no to jest zupełnie inna skala niż to, co mamy w Polsce. Tak, przecież oni mają jakieś tam, nie wiem, głupia krowo, czy tam jakieś takie... Tak, same... głupno. E, Najgorsze ale... słowa. E, tak, dokładnie. więc Takie urocze, bym powiedziała, ale też podoba mi się to, co powiedziałaś o, tych, o tym stole Rodzinnymi rozmowach politycznych, nie tak przyszła do mnie po prostu taka, taka myśl, że to jest taka zdrowa demokracja, nie? gdzie jest miejsce na różne mm -hmm. poglądy, na różne strony. I o to chodzi, żebyśmy się trochę nie zgadzali, żebyśmy sobie dyskutowali Zmieniali. w takiej przestrzeni, właśnie szacunku. Więc, wiesz, kolejna rzecz, którą możemy sobie dopisać do listy austriackich inspiracji, mm -hmm. ale też po połączyłaś y Niemca z Włochem. Znowu dla mnie ciekawe, bo ja tak sobie. Zinterpretowałam szat Słowenię. Nie wiem, czy y, byliście, y, mm -hmm. czy byłaś, ale właśnie może przez to, że ta, ta, ta Austrię znałam, to dla mnie Austria też była Austrią. Mm -hmm. y, a, a Słowenia pamiętam, że myślałam sobie, o taki kraj, że to prawie, prawie bałkański, mm -hmm. a tutaj właśnie tak czuję taki austriacki, Alpejski, jakiś... y, austriacki klimat mm -hmm. też tam i właśnie no, austriacki w rozumieniu niemieckim, ale ja bym gdzieś tam nadal Austrię bardziej pod te Niemcy pod, podpinała w swojej głowie, a przez to, co mówisz, ja go mam poczucie, że rzeczywiście jest ten. Jest ten aspekt południowy, który, który, który ma duży wpływ na to, jak tam się żyje, jak ludzie się zachowują, jak myślą. Tak, nie wiem, czy w ogóle um, miałeś świadomość tego, że Austriacy nie za bardzo lubią Niemców tak jako, nigdy jako nie, naród? Nie, nigdy nie miałam rozmowy z nimi, więc nie wiem, ale to jest ciekawe. Czyli jest cena, ich tak. zapala nie Niemców. Nie. <noise> tak muszę powiedzieć. E, jakby Niemcom, ciekawe. Austriacy są obojętni. Jakby to mm. dla nich, to jest super y, po prostu miejsce na urlop. Tak, tak na to patrzą. A Austriacy często się podśmiechują y, z Niemców. I to już naprawdę bardzo, spotkałam się w wielu różnych y, gronach, także to nie jest jakaś tam y, kwestia kilku osób, tylko ona jest generalnie... Ale że takim... taką wyższość trochę względem Niemców? Yem, wyższość. Momentami pewnie tak. Yy, a momentami to po prostu, nie wiem... Może to też wiesz, kwestia tego, że Austria i Niemcy są y, porównywane często, mm -hmm. no i ich to trochę boli, bo nie czują się jednak inni. No total. Taki wiesz, jak yy, Kanada, sąsiad, myślę tak. sobie, że to jest taki syndrom bycia w cieniu, tego mm -hmm. mocarstwa. Dlatego pytam, czy jest ta wyższość, czy bardziej jest takie poczucie bycia takim młodszym rodzeństwem, na którego nie zwraca się uwagę, bo miałam poczucie właśnie, Może że Może ta wyższość że Ja na przykład yy, studiowałam w Szkocji, no nie? Więc jakby to życie w cieniu Anglii, to jest tak, że z jednej strony jesteś trochę pomijany jako kraj, mm -hmm. Ale właśnie pojawia się taka też wyższość, bo myślisz sobie, jestem ponad to, mm -hmm. nie, nie będę grać, tego gra z nimi. Tak, tak, <laughs> to chyba to samo, nie? Gdzieś tam poczucie to poczucie może byście takim mniejszym bratem, a jednocześnie właśnie z tego wynika ta wyższość, że hej przecież tu jesteśmy i jesteśmy zupełnie odrębną kulturą. No, język też jest jednak inny, bo wiesz, w Austrii istnieje mnóstwo dialektów. A jest tak, że Austriacy między sobą mogą mieć problem z dogadaniem się? Tak. Zdarzy się tak, no, jeżeli na przykład ktoś spotka z jakiejś części innej Austrii, yy, jeden Austriak na przykład, no, no daj, dajmy na to z Wiednia, spotka się z kimś z zachodu, gdzieś tam pod granicą szwajcarską albo z Tyrolu, to będzie miał problem się czasem, czasem go zrozumieć albo też Styria, to jest taki region, który też ma charakterystyczny dialekt, no i wiesz, jak trafisz na taką osobę, która tak mówi takim mocnym dialektem, no to, to Austriak będzie miał problem go zrozumieć, więc to jest w ogóle fascynujące. Ja nawet kojarzę taki przykład niedaleko Salzburga, są dwie miejscowości położone chyba 10-15 kilometrów obok siebie, Bad Ischl i Bad Goisen, no i te Wiem, obie miejscowości mają już inne dialekty. To już nie, oczywiście nie tak, że, że ludzie się nie rozumieją, ale to są inne dialekty, mówią w inny sposób. Ale to jest mega ciekawe. Mm -hmm. I też pewnie dosyć y, męczące dla osoby, która. Uczy się niemieckiego i próbuje się to gadać, więc właśnie jestem bardzo ciekawa tego aspektu, bo już wiemy, że Niemcy może nie są w Łaskach, ale jestem ciekawa, jak to jest być Polką w Austrii, Polką w Salzburgu, albo jak jest po prostu być ulą w Salzburgu. Bo myślę, że generalizacja też jakby no, na nic się zdała, jednak masz swoje unikalne doświadczenie, ale jak to było u ciebie w kontekście właśnie i odnalezienia się w tym miejscu jako osoba z innego kraju, jako stricte osoba też z Polski, no i właśnie i w kontekście miejsca pracy, ale też mówisz o swojej austriackiej rodzinie, jak swoją Asymilacją tam. No Ja miałam o tyle to ułatwienie, że od początku byłam z moim partnerem i jednocześnie, wiesz, już miałam jakby jakąś tam grupę jego znajomych, rodzinę, więc to też jest trochę inne doświadczenie niż jak przenosisz się do, do, do dane miejsce zupełnie sama, czy na przykład ze swoją rodziną. I to, to na pewno są dwa inne doświadczenia. Myślę, że sporo osób powiedziałby, że ciężko jest nawiązać kontakt z Austriakami, jakoś znaleźć sobie przyjaciół, ale ja mam taką teorię, że w każdym kraju jest tak samo, że po prostu musisz trafić na właściwych ludzi. Wiesz, są tacy ludzie y... ludzie, którzy najczęściej kupują się z ekspatami, to, mhm. to są osoby, które są po prostu otwarte generalnie na świat, lubią same podróżować, y... mieć kontakt z innymi kulturami. Y... No, a jednak większość ludzi. Nie jest, wiesz, jest, jest trochę zamknięta i to tak, tak będzie, mi się wydaje, wszędzie. Okej, okay, w Stanach masz ten, y, ludzie są otwarci, masz small talk. Y, tu może faktycznie widać różnicę, mhm. ale też bardzo dużo osób mówi, że jak chcesz wejść w jakieś głębsze relacje, tak. no to się okazuje, że to, jest, y, to są jakieś takie zawsze powierzchowne y, interakcje. No ja, moim zdaniem, wszędzie jest podobnie. Trochę to na pierwszy rzut oka może, może się różnić, ale generalnie po prostu musisz znaleźć swoich ludzi. Ja miałam ja to ułatwienie, że już tych e, ludzi miałam, no i jakby ich przyjęcie mnie było od początku bardzo serdeczne. Ehm, Wspominałam chyba już o tej y, rodzinności, prawda, mm -hmm. że, że w stresie są rodzinni. Y, I to też tak względem mnie od razu y, się odbiło, że byłam no, od początku traktowana jak członek rodziny. Y, wszyscy byli zawsze chętni do pomocy, gdzieś tam wspierali mnie. Y, to, było, to było super. No ale właśnie było to inne doświadczenie niż, jak, y, niż ktoś przeprowadzający, przeprowadzający się samotnie zgadzam się w pełni, zrobiwszy research z tego podcastu, że wszyscy potwierdzają, że jest podobnie ciężko, ale też właśnie mam swoją teorię o, o ludziach modelinach, czyli właśnie o osobach, które się dobrze odnajdą, to, to co powiedziałaś, w tych środowiskach międzynarodowych, właśnie osobach, które podróżują i finalnie to jest podobny kod, taki klucz w zasadzie, którym możesz sobie znajdować tych ludzi w różnych miejscach na świecie i to nie jest tak, że któreś są trudniejsze, które są łatwiejsze, żeby się, żeby się wtopić tą, w to lokalne środowisko, bo rzeczywiście jak masz właśnie tych ludzi takich modelinowych, ja ich nazywam, to, to nagle możesz w chwilę poczuć się jak w domu, jeżeli widzisz, że ludzie mają podobne. No, tak jest wszędzie w każdej tak bańce, nie? podobne works. wartości, czy, czy y, jakieś tam zainteresowania. Myślę, że myślę, że to jest ważne, że też to, po, że to, że to powiedziałaś, ale jestem ciekawa, czy y, znajomość niemieckiego grała ważną rolę. Dla ciebie, właśnie w tym, w tym wtapianiu się w lokalne środowisko, czy właśnie w tym gronie znajomych, czy masz anglojęzyczne bardziej też um, znajomości? Jak to wygląda? Um, ja miałam to szczęście, że przeprowadzając się do Austrii, niemiecki już trochę znałam um, z lat szkolnych. Więc na przykład jak dogadać się z babcią mojego partnera, już, już to było możliwe, mimo wszystko, że ona, mimo tego, że ona rozmawiała w dialekcie, to było, to było trochę trudniejsze, ale, ale tak dało się z nią rozmawiać. Z rodziną też rozmawiałam generalnie trochę już po niemiecku, częściowo czasami z braćmi, mimo że mojego partnera po, po angielsku. Ale tak jak ci wspominałam, język był przeszkodą do znalezienia pracy na początku. Wiesz, to też pewnie kwestia yy, doświadczenia w pracy yy, i na jakim etapie życia przynosisz się, yy, na przykład do Austrii. Czyli jak już masz gdzieś tam yy, karierę za sobą yy, i, i dobre CV, no to nie będzie ci aż tak ciężko znaleźć pracy. Nawet w języku angielskim. Ja przyniosłam się tam tuż po studiach, nie miałam jeszcze za bardzo doświadczenia, w sumie żadnego doświadczenia zawodowego, więc ten język był dużą przeszkodą. Salzburg jest na przykład takim miastem, gdzie jest trochę międzynarodowych firm. Akurat firma, dla której ja pracuję, u nas głównym językiem jest, pierwszym językiem jest angielski, także nawet tego niemieckiego w teorii nie potrzebuję do pracy. Dużo mam ekspatów w firmie, ale oczywiście przydaje się znajomość języka. A masz coś takiego, co szczególnie ci pomogło nie wiem, polepszyć twój poziom niemieckiego? Masz jakieś swoje typy, czy sam fakt życia tam po prostu był przyspieszonym kursem językowym? Właśnie, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed rozmową, no ja nie jestem też takim typem, który wiesz, by tam siedział z książkami wieczorami i uczył się, a ja jednak dużo bardziej czuję naukę języka poprzez po prostu życie, słuchanie, rozmawianie. No i, te, i to był taki główny y, sposób na naukę tego niemieckiego. Y, robiłam też kursy gdzieś po drodze, y, nawet teraz ostatnio jeszcze też y, uczyłam się, dokształcałam się w tym niemieckim, y, no i on dalej nie jest perfekcyjny, więc mogłabym się uczyć dalej, ale, ale głównie to jest nauka przez y, życie tam. No, czyli uczysz się dalej. Mm -hmm. I chyba też warto podkreślić, że no, dokładnie, że, że też nie potrzebujemy mówić perfekcyjnie, żeby żyć gdzieś i dobrze się dogadywać, i też nie jest to właśnie wykonalne. bo co to znaczy, mówić perfekcyjnie? Niejednokrotnie. Tak. No, sama miałam takie sytuacje, że nauczona angielskiego no, przez lata szkolnej tyrki. Słyszałam od native'ów, że mówię poprawnie niż oni, wręcz brzmi to przez to tak literacko nienaturalnie, bo te zdania są zbyt dobrze złożone, mm -hmm. nie? Że, że jakby potocznie mówi się zupełnie inaczej, więc myślę, że też fajnie jest y, tak sobie trochę odpuścić może tą, tę perfekcję, bo też nikt nas, że nie wiem, może nie nikt, nie wiem, może ty im powiesz, tak, czy w Austrii nas, 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 nas ktoś ocenia, bo na przykład we Francji bardzo nas ktoś ocenia. Jak powiesz coś minimalnie źle, to jest obraza Majestatu, tak. poprawiam cię i w ogóle nie z sobą rozmawiać, bo psujesz ich język. Znaczy ja tutaj mówię to z całą miłością, bardzo lubię Francję mhm. i zaakceptowałam to, ale nie jest to zbyt zachęcające, więc już kończąc wątek, chciałam powiedzieć jedzeniowe, ale nie językowe. Czy jest tak, że właśnie Austriacy chętnie z Tobą gadają po niemiecku i czy, czy, czy w jakiś sposób czują się urażeni, kiedy coś tam pomieszasz? Nie, zupełnie nie. To miłe. Co jest może być śmieszne, że wręcz zaczę się tak. Um bo wiesz, Austriacy mówią na zasadzie w, tym, w swoim dialekcie, prawda? Oni też potrafią mówić w hochdeutsch, czyli tym takim formalnym niemieckim, ale nie lubią go używać. I, okay, no i możesz, trafić, tak, możesz trafić... Sama nazwa po prostu dyskwalifikuje. <laughs> możesz trafić na ludzi, którzy będą woleli rozmawiać z tobą po angielsku, żeby nie musić mówić po niemiecku. To są raczej, wiesz, jakieś małe miejscowości, bardzo konserwatywni ludzie, nie, ale tak też wiesz, to, niekoniecznie. Teraz się pojawiła w głowie, że myślę, że to podobna rzecz mogłaby się w Katalonii zdarzyć, mm -hmm. że będzie odmowa mówienia w Kastyjano, żeby. Tak, żeby, ale tak. No właśnie nie, bo teraz powiedziałam, że to dotyczy bardzo konserwatywnych ludzi, ale nie, nie niekoniecznie. Więc ale jest to jest tak, jakby, tak jakby... Tak. Dla nich to jest dziwne mówić, e, dla wielu osób. E, tak, a na przykład mój partner zupełnie nie potrafi mówić do mnie w dialekcie. Nie potrafi, coś nie może. Ma blokadę? Tak, ma jakąś blokadę. Czuję się z tym dziwnie i mówi do mnie właśnie w takim formalnym niemieckim języku. My, tak, my rozmawiamy głównie po angielsku, okay. ale, no, ale gdzieś ten niemiecki się wplątuje cały czas. A mogę zapytać, jak rozmawiacie do waszego synka? W sensie, jakie macie językowe... Ja mówię do niego po polsku, okay. mój, partner do, mój partner po niemiecku, no i między sobą po angielsku. Wiesz, A pies. mówi w dialekcie, czy mówi w Hochdeutsch? Właśnie zaczął w Hochdeutsch i po jakimś czasie stwierdził, nie, no kurczę, jak nie będę mówił do niego w dialekcie, no to tego dialektu się nie nauczy i w końcu go przekonamy. No mów do niego w dialekcie, przecież to jest twój język, mów do niego w ten sposób. On się, jakby argumentem było to, że on się czuł trochę głupi, bo wiesz, to jest trochę, może być takie przekonanie, no, że ktoś mówiący w dialekcie to jest osoba mało wykształcona. Mhm. I mhm. właśnie chyba miałem jakieś takie trochę poczucie, że, może to jest, że to jest głupie. Mimo, mimo, że ze całą swoją rodziną rozmawia w ten sposób, ale jako no, przekona mnie, no pewnie, no koniecznie, bo to nie go w ten sposób. Przecież niemieckiego i tak się nauczy yy, w szkole, a byłoby szkoda, gdyby, gdyby nie mówił. No, nie właśnie, chcesz, mógł rozmawiać z babcią, tak? Tak, sprawa jeżeli. No właśnie, wow, ale, ale wspomniałaś o tym przetrwaniu zimy um, w kontekście co prawda jedzenia, ale jak to jest mieszkać w takiej zimowej krainie? Czy to rzeczywiście jest tak, że ten chód i mrok trwa przez pół roku, czy jest jakieś piękno właśnie w tym, że, że jednak jest to się, jak dolina gór, szczytów i sportów zimowych? Tak, nie no, powiem ci, że zimą jest tam zdecydowanie bardziej słonecznie niż w Polsce. O, znaczy, przynajmniej nie wiem, nie no, Warszawa też jest bardzo szara zimą, prawda? Tak. Tak, w nie jest górze, tak jak moi rodzice w ogóle tam czasami nie widzą słońca przez dwa miesiące. W Austrii to słońce wychodzi częściej. Oczywiście też są dni, że pogoda jest beznadziejna, ale no sam fakt tego, że można zrobić użytek z takiej prawdziwej, zimnej zimy jest super i przez Austrię też pokochałam w ogóle taką zimę. Ja też byłam raczej tak, że nie, zima, jaku, w stronę byle do, słońca. Byle do, byle do wiosny. Tak, byle do wiosny i, i lato i w ogóle, uf. A tutaj nagle odkryłam, że wow, zima potrafi być taka super. Okej, okay, to musisz e, powiedzieć. zaraś nas po prostu miłością, miłością do, do, zimy. do zimy. Dlaczego zima jest super? E, no góry wiesz, góry dają tyle możliwości. Oczywiście zaczynając od od jeżdżenia w rezortach, ale skitury są w Austrii bardzo popularne. Były już też popularne dużo wcześniej niż, 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 to się, niż pojawiły się w Polsce. Dużo ludzi właśnie korzysta z zimy w ten sposób. Dochodzą do tego sauny, Austriacy lubią Kocham. wygrzewać się w saunach. Nie jest oczywiście to może na takim poziomie jak w Skandynawii, ale mimo wszystko uwielbiają i, i to też pokochałem. Wiesz, być gdzieś otoczonym śniegiem, a ty sobie siedzisz w gorącej, w gorącej saunie, a potem wychodzisz do lodowatej wody. No i tak powtarzasz to, to kilka razy. W Austrii bardzo popularne są mm, ceremonie w saunach. Mhm. Kojarzysz pewnie gdzieś z Kojarzy, jakiejś podróży. tak, tak, tak. No To jest duża rzecz. E, takie ludzie bardzo chętnie uczestniczą w tych ceremoniach. Ale możesz powiedzieć, jakby czym to się charakteryzuje, na przykład w Austrii. To jest jakby zapożyczone, czy to jest też ich tradycja? Wiesz co? Taka własna praktyka. E, nie kojarzę tego aż tak bardzo ze Skandynawii, ale po prostu może, może o tym nie wiem. E, taka ceremonia wygląda w ten sposób, że e, na przykład w saunie masz plan dnia i co godzinę odbywa się jakaś ceremonia. E, tam jest taki e, saun sauna master. Tak, sauna master z ręcznikiem, który kręci tym ręcznikiem i nawiewa przez to gorące powietrze. E, dolewa wody do e, tych kamieni gorących, jakichś olejków zapachowych. No i taka sesja trwa około. 10-15 minut mhm. i jest zazwyczaj no jest bardziej intensywna niż gdybyś poszedł po prostu sama, usiadła sobie w saunie. Yy, I tak, to, to, to potrafi być naprawdę hardkorowe doświadczenie, jeżeli gdzieś usiądziesz wyżej, gdzie ta temperatura jest najwyższa. Czasami już, wiesz, człowiek czuje, że dochodzi do granic, ale, ale jak się do tego przyzwyczajesz, to nagle okazuje się yy, super z takim takim prawdziwym wygrzaniem się, takim już, już bardziej się nie da. E, tak, i to nie wiem, powtarzasz później kilka razy, oczywiście gdzieś w międzyczasie odpoczywając sobie. Także te sauny zimą, e, no i też wiele hoteli ma, dlatego na przykład rozbudowane spa, i to jest ważna część ich oferty. E, co jeszcze robi się zimą? No, przed świętami tradycja jarmarków bożonarodzeniowych jest bardzo mocna i jest dużo naprawdę pięknych, pięknych takich jarmarków bożonarodzeniowych. W Zezburgu kojarzy kojarzę kilka, ale oczywiście też w mniejszych miejscowościach, gdzieś w górach. Super, to bardzo uatrakcyjnia ten czas oczekiwania na święta. I też... Jeżeli ktoś na przykład planuje wybrać się do Austrii w tej zimowej części roku, no to grudzień polecałabym bardzo. To jest fajny czas na, na odwiedzenie. Ale powiedziałabyś, że Austriacy lubią zimę? Tak jak my właśnie czekamy na wiosnę, lato, to oni mają także nawet. Czekają na te pierwsze śniegi, że to co, aż tak to jest odwrócone? Chyba, to jest indywidualna kwestia, mhm. bo też kojarzę dużo osób, które wiesz, w ogóle nie robią użytku okay. ziemi, nie są jakieś tam aktywne sportowo i myślę sobie, ludzie, nie doceniacie tego, co macie. Macie tutaj y, takie super możliwości. Wiesz, turyści przyjeżdżają do Austrii z całej Europy, żeby pojeździć na tych nartach, a wiele osób z tego w ogóle nie korzysta i, i myślę sobie, wow, szkoda. Y, także no, i, indywidualna jest to kwestia. Są jakieś takie patenty na przetrwanie tak niskiej na przykład, temperatury, bo ja pamiętam, jak płakałam na stoku, jak było minus 20 i zastanawiałam się, jakby nie wiem, co inni ludzie mają na sobie, dlaczego jest mi tak zimno, mm. wiesz, w palce w miałam ogrzewane rękawiczki, więc mm -hmm. y, ta Austria mnie mocno zmroziła. Jestem ciekawa, czy to jest kwestia też takiego zahartowania i przyzwyczajenia, czy są jakieś właśnie super sposoby na poprawienie krążenia, czy jakieś ich materiały, które, które zakładają na siebie, że po prostu ta zima nie jest aż taka. No, męcząca pod tym względem. Nie, nie ma tu nic wiesz, takiego wy, wyróżniającego się. No też um, trzeba pamiętać, że wiesz, w mieście na przykład ta temperatura jest jednak dużo niższa niż gdzieś na dwóch tysiącach metrów na szczycie jakiejś góry. A też ze zmieniającym klimatem um, te temperatury, te zimy są coraz cieplejsze. Na przykład w tym roku w Salzburgu mogłabym policzyć chyba na palcach jednej ręki e, dni, kiedy w mieście leżał śnieg. Co ty mówisz? Mhm. Okay. Także wiesz to jest. Um, odczuwa się to zdecydowanie. To była generalnie bardzo słaba zima, jednocześnie co ciekawe, dopiero zobaczyłam y, kilka dni temu, że. Y, ten sezon ostatni zimowy pobił rekord, jeżeli chodzi o ilość odwiedzonych turystów, co mnie zaskoczyło, bo myślałam, że okej, okay, ten zmieniający się klimat, yy, niepewne warunki, pewnie już coraz mniej turystów wybierać na narty, a tu nie. Słuchaj, ja to rozumiem z dwóch względów. Po pierwsze właśnie yy, zmieniający się klimat, więc sobie może to jest już ostatnia szansa, żeby jeździć w tej części świata, to takie mało optymistyczne, mm -hmm. a druga rzecz, która do mnie bardzo przemawia, to to, że po prostu jest cieplej, więc ja bym na przykład była pierwsza, żeby przyjechać w styczniu czy w lutym, bo wiem, że będzie cieplej niż zwykle. Tak to pomyślałam sobie, nie no marzec, może nawet listopad, bo ten taki najwyższy sezon, kiedy mamy ferie zimowe, no mi się kojarzy po prostu z zamrażarką i, i może to, to przy, przy, przykuło też... Czyli e, mówisz, że stóp... ważniejsza, ważniejsza była dla ciebie pogoda niż na przykład warunki na stoku? Nie zwracasz na to aż takiej uwagi? Zwracam, nie, teraz tak myślę sobie, bo mi się Austria ogólnie kojarzy z dobrymi, dobrymi. warunkami, mhm. że przez to, że mam porównanie na przykład z Włochami, już też nie byłam wiele lat, więc nie chciałabym tutaj kogoś prowadzić w błąd, ale Austria jest takim moim zazwyczaj pewniaczkiem, Jakoś mam bardzo wysokie zdanie na temat tego, mhm. jak są przygotowane stoki, co też oczywiście zależy od. Nie, nie, po południu czasami bywało w różnych miejscach tragicznie. Ale tak, no rzeczywiście, jeżeli jest jakaś tak deszczowo, y, roztopowo, no to to jest dramat. Mhm. Ale nadal. Wybra widzisz, ja bym chyba wybrała słoneczny słońce. dzień z lekkim mrozem. Okay. Takie, wiesz, minus pięć to byłby taki perfekcyjny dzień. Tak, no, taki, no, ale... Nie jest właśnie kurczy coraz mniej. Że czy jak... bardziej są takie szaro, że są roztopy, tak? Nie, ale raczej jest... chodzi o to, że wiesz, jak już pojawia się słońce, no to często Mówiliście? ta temperatura. Nie, właśnie, że jest wyższa okay. i od razu. I wtedy są gorsze warunki. Tak, i ja to już zauważam też w ostatnich latach, że na przykład są takie dni, że okej, okay, napada dużo śniegu, ale zaraz potem przychodzi ocieplenie i to wszystko y zaczyna się topić i stoki są jakieś tam później przychodzi mróz są znowu bardziej oblodzone ale nie, nie jest e tak że właśnie serdecznie przerwa że jasne. jeżeli jedziesz na lodowiec to to jest bardziej pewne wtedy tak jasne jakby im wyżej im, e jeżeli wybierasz im wyżej położony ośrodek no to tym większa szansa na dobre warunki i też w przyszłości tylko mi się wydaje takie ośrodki będą stały. tak bo już widać że gdzieś tam niżej położone wiesz e skracają sezon otwierałem się później zamykałem się wcześniej to się dzieje. To idealnie byłoby tak około zera mm -hmm. na lądzie, że tak powiem. czy w się sensie na, na wysokości, powiedzmy, miasteczka i wjeżdżasz na lodowiec, gdzie jest tak dosłownie kilka stopni na minusie i jest słońce. Tak, to ja przecież, zamawiam. Okej, okay, ja ci powiem, że ja akurat y, dla mnie y, jakość śniegu jest najważniejsza. Mogę jeździć w padającym śniegu, okay. słaba widoczność, ale jak jest świeży puch, bardzo lubię jeździć poza trasami. Y, Rewriting y, cenię najbardziej, więc y, to jest dla mnie jakby numer jeden, jeżeli chodzi o warunki. I też wtedy jest lepiej, bo jest zawsze mniej ludzi, bo właśnie więcej ludzi preferuje słoneczną pogodę. Tak, ja myślę, że jestem bardzo, bardzo klasyczna w tych preferencjach, ale masz na przykład swój ulubiony region narciarski w, w okolicy? Tak, w ogóle uważam, że Salzburg ma, ma kilka naprawdę świetnych ośrodków. Co w Austrii? Jak, jeżeli jakieś miasto jest położone blisko gór, to wiesz, to nie jest trudne, żeby trafić z dobrego środka, bo one są po prostu najczęściej dobrze przygotowane, z dobrej jakości wyciągami i dużo miłością tras i tak dalej. Ja bardzo lubię Dolinę Gastein. To jest tak położona właśnie niedaleko Kaprun. Mhm. Którego tak lubiłaś jeździć. Trochę jeszcze bardziej na południe. Z samochodem to jest pewnie jakieś półtorej godziny jazdy z Salzburga. I bardzo lubię Doliny z tego względu, że tam jest kilka ośrodków narciarskich, w tym na samym końcu mój ulubiony Sportgastein nazywa się. Jest wyżej położony, jest fantastyczny do jazdy poza trasami, a jednocześnie sama miejscowość Badgastein to jest taki stary, Kurort, który w, na początku XX wieku był bardzo chętnie odwiedzany przez oh. y, turystów austriackich i, i, i trochę zagranicznych, chociaż w tamtych czasach, wiadomo, mało ludzi mogło sobie pozwolić na podróże. Jest taki nietypowy z tego względu, że są dużo ogromnych hoteli, które już niestety częściowo stoją puste. Niektóre, okay. niektóre dostały drugie życie. Takie nietypowe miejsce. I jedyne takie miejsce, w Austrii, gdzie, gdzie masz właśnie jakoś, że miejscowość, taki kurort górski jest jednocześnie miastem, gdzie coś, że, gdzie możesz trochę doświadczyć bardziej takiego miejskiego życia. Bo wiesz, zazwyczaj to są małe miejscowości, mhm. prawda? Jakieś tam wioski. Ale są często bardzo urocze. Tak, to prawda. Ale... A... Wracając do Salzburga, czy podzieliłabyś się z nami jakimiś swoimi ulubionymi adresami? Bo mówisz dużo o tej kwestii przyrody i tego, co jest wokół mm -hmm. miasta. Ale jestem ciekawa, czy samo miasto, no możesz też uwzględnić okolice, ale czy jakby samo miasto też jest dla ciebie na przykład atrakcyjne na, na co dzień? Czy korzystasz z jakiejś oferty, nie wiem, właśnie kulturalnej czy gastronomicznej? Jeżeli masz jakieś ulubione miejsca, to. Słuchaj, chciała być tak. scena, nie scena, ale mikrofon jest twój. Możesz też dodać, oczywiście, takie spacerowo-rekreacyjne rzeczy gdzieś w okolicy, bo mm -hmm. jestem bardzo ciekawa. Jednym z moich ulubionych miejsc jest Café Bazar. To jest taka tradycyjna kawiarnia w wiedeńskim stylu. Mm -hmm. Wiesz, stare wnętrze, takie dość stylowe, jak na powiedzmy, takie, właśnie, stary, tradycyjny klimat. I co ciekawe, nie chodzę tam, y, bo nie wiem, jedzenie jest przepyszne, kawa wyjątkowa. Nie, właśnie kawa jest bardzo przeciętna. Y, śniadania potrafią być dobre, ale to też jest taki bardzo tradycyjny klimat. Jakie jest tradycyjne y, śniadanie austriackie? Nie wiem tego. Tradycyjne aus austriackie śniadanie to jest y, trochę takie jak to, co u nas y, w Polsce zjadłoby się, się w domu, czyli na przykład wiesz, kanapka, kanapka serem, serem. Bułka, bułka z dżemem, y, tam akurat moim ulubionym śniadaniem jest Zaltstangel. Um, to jest mm. taki wypiek um, pszenny. Trudno mi porównać do, do, do czegokolwiek, ale po prostu wypiek pszenny, posypany grubo tą sol solą, przykrojony na pół, posmarowany masłem, serwowany um, z jajkami ugotowanymi na miękko, pod, już podawanymi już obranymi w, w takiej serce. Okej. Okay. Więc taki, wiesz, do coś tego bardzo jest prostego? Z tylko... majonez? Albo nie, coś takiego. Nie, nie, tylko. Y... Bo już myślałam. <laughs> Bo moje, tak, moje naprawdę ulubione jedzenie z dzieciństwa to była biała bułka z masłem, jajkiem, nakładką raz na twardo i majonezem i solą. I to było po prostu spełnienie wszystkich snów, więc myślałam, że jakby do tego dali mają tak, To jest to, to właśnie się. jajka na miękko, więc tak. wiesz, jednak to nie tam tak. Wypływa. Nie potrzebują, no są takie suche. No, więc no, no. wypływa do tego kawa. Inna opcja to Apple czyli strucla niebukowa. Świetne śniadanie. Tak. Niektórzy jedzą owsiankę, inni jadą strudel, myślę, że... <noise> Spoko. Tak, tam chodzę, e, lubię tam bardzo chodzić, żeby na przykład poczytać gazety. Oni mają e, jakiś, nie wiem, New York Times, międzynarodowy tytuł, jakieś inne gazety, na przykład z Niemiec, e, dobre, więc tam się po prostu fajnie siedzi. I czyta, i w takich, właśnie tradycyjnych kawiarniach, też nigdy nie masz poczucia, że wiesz, musisz wyjść, bo na przykład zjadłaś i, okej, okay, masz szybko, miejsce. Szybko. Tak, nie ma, że ktoś podchodzi od razu, wtedy sugeruje, żeby zrobić miejsce dla, dla innych. Nie, to jest takie miejsce, że możesz przyjść sobie na kawę i siedzieć tam, nie wiem, półtorej godziny i nikt ci nic nie powie. To tak samo jest w tych wiedeńskich kawiarniach, to jest akurat super. To jest to, czego nie ma w tej takiej nowej, wiesz, gastronomii, gdzie, okej, okay, idziesz na kawę, ale Okazuje się, że to miejsce tak naprawdę nie ma żadnych miejsc do siedzenia. E, możesz tylko no, gdzieś tam sobie usiąść w takim barowym krzesełku, e, wypić szybko e, i wyjść. No różne są praktyki. Powiem Ci, że spotkałam się wielokrotnie z miejscami, gdzie na przykład dostajesz, czy w ogóle też często nie ma Wi-Fi albo jest zakaz laptopów, to akurat widzę, widzę dużo plusów, ale na przykład że dostajesz Wi-Fi na godzinę i jeżeli chcesz przedłużyć, to musisz kupić drugi napój, tak? żeby ludzie nie robili sobie biura z, z kawiarni. Ja nie jestem fanką, bo jestem fanką jednak wyboru, że ja bym pewnie sama z siebie też coś sobie dokupiła i nie siedziałabym na tej jednej kawie przez pięć godzin. A sam fakt, że ktoś mnie, ktoś daje mi taką presję, że musisz kupić kolejne, mm -hmm. bo inaczej nie masz sieci, to nie podoba mi się to, to tak jako opinia. Ale, tak. ale ten wiedeński styl, o którym mówisz, takiego tak. wręcz filmowego przesiadywania sobie, przeglądając gazetę w, z, z, ładnym, z ładnym wnętrzem, to to jest takie bardzo to jest fajne i jest, Tak, i tego jest coraz mniej. Właśnie przez to, że ta gastronomia idzie bardziej tak w kierunku ja, zróbmy jak największy utarg. Yy, I wiesz, też na przykład są miejsca, yy, że kupujesz kawę z okienka, Jakiegoś kawa specialty, płacisz za nią tam powiedzmy 4-5 euro, więc to jest tak naprawdę taka sama cena jak w tej kawiarni, w której dostajesz miejsce, obsługę, gazetę. Mój partner tak zaczął jakoś zwracać mi na to uwagę, że okej, okay, wszystko fajnie, ale zobacz, na przykład tutaj nie masz tego, a tu zobacz, ile dostajesz w tej mm -hmm. cenie. I też wtedy trochę się inaczej patrz na przykład na, na te ceny, że okej, okay, są wyższe, ale, ale pomyśl, co za to dodatkowo dostajesz. A to miejsce, gdzie możesz sobie posiedzieć i miło spędzić czas, jest, jest jednak sporo warte. Ale powiedziałaś o kawiarni specialty, to jest także te tematy takich, powiedzmy, jakichś mimo wszystko trendów gastronomiczno gastronomicznych, są obecne w, w Salzburgu? Są obecne, ale jest takie powiedzenie yy, o Austrii, chyba które sprzedał mi ktoś właśnie w Austrii, że yy, jeżeli będzie koniec świata, przyjedź do Austrii, bo to się wydarzy 10 lat później. O! I to dobrze pokazuje Spoko. też właśnie gastronomię, że tam się zaczęło coś ruszać dużo później niż, niż w reszcie części Euro Europy. No, że pamiętam jeszcze czasy właśnie, jak tam się przeprowadziłam. No i to już na przykład Berlin był już naprawdę super miejscem do jedzenia. Tak, ale Berlin to jest jakby europejskim takim prekursorem wielu trendów. Tak, jedzeniowych. to prawda, jedzeniowych. ale też, <laughs> tak, ale też e, inne, inne, no inne miasta, nawet wiesz, w Warszawie. Jakbyś jak tak zobaczyła myślę. na polskie miasta, nawet te trochę mniejsze, um, i porównała, jak, jak zmieniła się gastronomia w ciągu ostatnich 10 lat. No to wow, wydaje mi się, że Polska jest w ogóle takim tak. przykładem kraju, gdzie no nigdzie nie zmienia się w Europie kuchnia, tak na plus i w ogóle dostęp do, do roślinnych produktów, tak. właśnie jakość, jakość też tej gastronomii. Tak jak w Polsce, Austria jest, jest wolniejsza i, i tych miejsc jest mniej. Bardzo brakuje mi. Takiej sprawiedliwej kuchni mm. za dobrą cenę. Bo jednak jak wiesz, pojawiają się już jakieś takie um, um, jedzenie um, trochę bardziej nowoczesne, mm -hmm. powiedzmy taka austriacka kuchnia z jakimś twistem, tak jak wcześniej mówiliśmy o polskiej, no to, to już jest od razu przynoszone taki poziom um, drogiego jedzenia. Gdzie no, musisz wydać powiedzmy tam 100 euro, żeby, żeby to zjeść. Brakuje mi takich miejsc właśnie. Um, ciężko Na przykład, Anglia jest dla mnie takim mhm. krajem, gdzie jest dużo, dużo właśnie takich, y, takiej kuchni, wiesz, o czym mówię? Bo mi to ciężko ująć tak. w słowach. Ja to rozumiem i mi też tego brakuje w. Polsce, paradoksalnie, nie wiem, czy masz na myśli też te same, um, jakby czynniki, które się składają na taką restaurację, ale taka moja refleksja z, z ostatniego czasu, to jest y, brak takich właśnie miejsc, gdzie masz dobrej jakości, bardzo smaczne jedzenie, właśnie od lokalnych dostawców, które mm -hmm. będzie z dobrego źródła, które będzie takim codziennym obiadem, który będzie dla ciebie odżywczy, smaczny, ale mm -hmm. to nie będzie ani wystawne, ani ciężkie, ani tak. drogie. Tylko wiesz, Dosłownie że tak, jakby, nie mam jakby, tak, chcę po prostu zjeść gdzieś obiad i wiem, że będę się potem super czuła i że to jest takie zgodne też z moimi wartościami. Yy, I mi bardzo takich miejsc brakuje też w Warszawie, pomimo że Warszawa ma super ofertę mm -hmm. gastronomiczną, to nie ma takiego codziennego, codziennego spokoju jedzenia właśnie takiego szczerego, mm -hmm. nazwałabym to, a na przykład w Paryżu, co też jest ciekawe dla mnie, bo no właśnie Francja jest jednak dosyć też tradycyjnym miejscem i tam też innowacje docierają z opóźnieniem, ale właśnie przez to, że to ich poszanowanie też lokalności i też to zamiłowanie do jedzenia jest tak duże, myślę, że to jest ten czynnik, którego może brakuje w Austrii, mm -hmm. że jednak Francuzi kochają jedzenie mm -hmm. i jakby to jest tak istotne, że tam jest bardzo dużo takich małych kafejek, takich mm -hmm. bistro, gdzie masz na przykład zmieniające się codziennie menu i masz takiego, wiesz, bola od rolnika, więc to nie jest super fancy jakaś, wiesz, farm-to-table restauracja, mm -hmm. która jest z założenia jakby mega droga, tylko takie właśnie codzienne knajpki na obiad. Więc jeżeli to masz mniej więcej tak, na myśli, tak, tak, to tak, myślę, tak. że. Tak. To w niektórych miejscach fajnie, bo rzeczywiście się pojawia. Nawet teraz w Dublinie też była taka była sieciówka, przede też jakby, o nawet kurczę, kilka rzeczy mi przychodzi, bo właśnie w Dublinie nazywało się to Sprout. W Hiszpanii, i teraz już chyba w Portugalii jest taka sieciówka Honest Greens. Mm -hmm. I to zaczęło się jako takie jedno bistro, po prostu z dobrym, zdrowym jedzeniem, które jest smaczne i spokocenie. Teraz to się już rozrosło. Rozrosło. I no, więc jakby ja wnoszę, żeby to się też pojawiło w. Tak, tylko, tego brakuje mi w Austrii. Ale masz rację, że to może wynikać właśnie z tej, yy, braku tego miłości takiej, w, yy, w kultury, wiesz, kultury miłości jedzenia, do jedzenia. U nas tak. może jest bardziej, przed w Polsce nie? mamy kulturę jedzenia, ale nie mamy tej kultury lokalności, mm -hmm. jakości. Mm -hmm. Nadal u nas jednak wygrają trochę inne wytyczne. To tak. właśnie może cena, może tutaj jakby inne. Ktoś Nie pomyśli sobie, bo, że to jest 100 razy lepsze, bo to jest z Polski, też się to zmienia. Myślę, że tam w jakiejś bańce w wielu bańkach jedzeniowych to jest ważne, tak. ale kiedy byś zrobiła ankietę uliczną, to myślę, że wiele osób by zupełnie innym kluczem nie wybierało jedzenia. Tak, nie, to w Austrii jest właśnie ta, kultura lokalności tak. jako jedzenia i faktycznie bardzo dużo knajp y, korzysta z y, gdzieś tam lokalnych y, dostawców, mm, ale, ale brakuje mi takiej, takiego właśnie szczerego, <laughs> szczerego jedzenia, gdzieś, gdzieś na co dzień dostępnego dla, na, powiedzmy, każdą kieszeń. Tak. Um, Wracając jeszcze do, do tych adresów yes. z Salzburga, wspomniałam o Cafe Bazar. Kolejnym miejscem, powiedziałbym Baltram, to jest taka cukiernia, która była pierwszym miejscem w Salzburgu oferującym porządne francuskie wypieki. Mm -hmm. Bardzo fajny adres. Ale też znowu z kolei nie może do siedzenia w środku, tylko bardziej gdzieś tak na wynos. A co byś tam wziął, Jakie jest Twoje ulubione, ulubione zamówienie? To niedawno moim ulubionym zamówieniem był croissant z y, y, nadzieniem z orzechów laskowych. Mm. Tak jak, wiesz, są migdałowe, to to tak. było z kolei y, wersja Brzmi z, z orzechami. Z... Mm Ale tak właśnie y, najprostsze pieki. O, świetny mają też flan waniliowy, który trochę przypomina y, pastel de nata portugalskie mm -hmm. babeczki ale właśnie w takiej świetnej jakości e, francuskim cieście, więc, więc to bardzo lubię e, zamawiać czy kupować. E, mamy w Salzburgu od jakiegoś czasu piekarnię Józef Prot, e, która może być znana osobom odwiedzającym Wiedeń, bo to jest oni też właśnie zaczęli od jednej piekarni. Mm -hmm. e, to jest w ogóle piekarnia z Dolnej Austrii, takiego regionu e, w Austrii, ale mają już kilka lokalizacji w Wiedniu i też pojawiła się na w Salzburgu, no i tam jak chcę taki pszenny chleb na zakwasie, to idę tam. Mają świetne cynamonki na monce orkiszowej. Aż bym wpadła spróbować. Tak. <śm> sm Smakowałoby cię. A na przykład jeżeli chodzi o spacery, no to akurat Salzburg jest takim miastem, że faktycznie ma świetne miejsca na, na spacery z widokami. W samym centrum są wzniesienia, gdzie można sobie wejść i, i wtedy popatrzeć na miasto z góry. Przepiękne widoki. Jednym z takich miejsc jest Kapuzinerberg. Drugie to nasz spacer przez Münzberg, jakby po przeciwnej stronie. Bardzo polecam też wjazd. Można wjechać lokal miejskim autobusem na górę Geisberg, to jest taka charakterystyczna góra po, położona bardzo blisko miasta. Właśnie można wjechać um, tam autobusem czy samochodem i podziwiać zachód słońca z widokiem na miasto i okoliczne szczyty. To jest świetna opcja na przykład na wieczór. No a właśnie wieczór, to jak z ofertą kulturalną? Co um, jak można się rozerwać w Salzburgu? To nie jest na pewno idealne miejsce, jeżeli chodzi o... Mamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które miewa fajne wystawy, mhm. No, ale to nie jest nowojorska mama. Czy, czy wiesz, jakieś e, słynne e, muzea w dużych miastach? E, Salzburg słynie z muzyki, to jest miasto Mozarta, e, no który tam urodził. O, z tym mi się też kojarzy, że Austria. Mozart, Kugel, te, te, tak. te, te słodycze. Tak, Kugel. Mi nie Kugel. Ale zawsze je wszystkim w prezencie, a ja nie byłam ich fanką, ale może powinnam spróbować w dorosłym życiu sprawdzić, czy lubię. Tak, dużo, dużo wersji można znaleźć w sklepach Mozart Kugel, ale ja mam takie jedno z swoje ulubione, gdzie robię mnie no. ręcznie. Okej, okay, bo są I... różni producenci. Tak, tak, wiesz, bo to, to są tak... takie pralinki w zasadzie. Nie, nie chcę, bo pralinka to jest chyba oficjalnie coś zupełnie innego. Takie czekoladowe kulki. Tak, nadziewane marcepanem, no, nugatem marcepan. i... Tak, i jeszcze czasami y, w środku jest orzech, ale właśnie to za zależy, jaką, jaką wersję Mozart Google znajdziesz. Ale mówiłaś, że miasto Mozarta miasto muzyki. Tak, y, więc to jest miasto muzyki, no i też dlatego przyciąga tylu turystów z całego świata. Latem odbywa się taki znany festiwal muzyki klasycznej, Festspiele. Y, odbywa się zawsze w sierpniu i to jest też taki. Y, prime time, jeżeli chodzi o właśnie ilości odwiedza odwied turystów odwiedzających Salzburg. Jeżeli, jeżeli ktoś nie wybiera się na ten festiwal, no to polecam jednak unikać tego czasu, bo wtedy po prostu najwięcej dzieje, noclegi są najdroższe. Ale, ale jakby fani tego rodzaju muzyki zdecydowanie znajdą dla siebie ciekawą ofertę kulturalną. Ale ja bym powiedziała, że no to nie jest miasto, do którego, do którego jeździ się po to, no też jego rozmiar ma na to wpływ, oczywiście. Ja bardzo lubię to, że Salzburg jest świetnie położony na mapie Europy. Mam blisko, wiesz, gdyby chciała, jeżeli chcę się wyrwać do dużego miasta, no to w półtorej godziny mogę jechać do Monachium, trzy godziny do Wiednia, równie dobrze, w ponad dwie godziny do Włoch. Słowenia jest bardzo blisko, Chorwacja. To jest też kwestia tylko kilku godzin samochodem. Austria ma też bardzo dobre połączenia kolejowe i nocne mhm. pociągi. Też z Salzburga możesz wybrać się do Wenecji w kilka godzin. To jest chyba pięć godzin pociągiem. i to jest, to jest duża zaleta też mieszkania tam, że właśnie w, w łatwy sposób podoba. możesz wyrwać się szybko do innych miejsc bez podróżowania, wiesz, tak jak nie wiem, mieszkasz w Polsce na Mazurach i chcesz pojechać. Dojechać do Warszawy. No teraz już tak jest chyba lepiej, ale to nadal jest kilka godzin, żeby w ogóle wjechać na autostradę w wielu miejscach w Polsce, mm -hmm. nie? Tak, jak gdzieś pojechać na południe Europy czy zachód, no to już jest wielka wyprawa, jeżeli chcesz to zrobić samochodem albo pociągiem. Ale to super, że właśnie mówiłam, zapytać, jak to jest, czy to trzeba, trzeba mieć auto, czy są też pociągi, a Pociągi uważam, że to super środek transportu. Tak, aczkolwiek uważam, że jeżeli ktoś na przykład przyjeżdża do Austrii i chce się wspinać, chce chodzić po górach, to jest dużym ułatwieniem, mhm. no bo nie wszędzie dojedziesz pociągiem i autobusem. I wiesz, te autobusy też mogą być bardzo rzadkie, więc niestety to jest taki kraj, że nie jest jak Szwajcaria, gdzie jednak te połączenia są mhm. jeszcze lepsze. W Austrii przydaje się auto, zwłaszcza jeżeli chcesz robić, urządzać sobie wycieczki pozamiejskie, no bo jeżeli mieszkasz w Wiedniu i nie ruszasz się często za miasto, no to akurat tam zupełnie auta nie potrzebujesz. Pytanie tradycyjne w tej serii, jakbyś opisała Salzburg w trzech słowach? Powiedziałabym Tradycja, Historia i Przyroda ze względu na to otoczenie. Ładne, nigdy, nigdy się nie pojawiła tradycja i historia. <noise> takie Dużo to mówi, ciekawe to jest, mm -hmm, nie? Tak, tradycja jednocześnie. Historia. Jednocześnie tradycja i historia no, nie jest czymś tak ekscytującym, co pasuje tak. do tego, o czym mówiliśmy na początku, tak. że to nie jest takie ekscytujące miejsce do życia, ale że um, jako turystka, gdybym przyjechała do Salzburga jako turystka, to, to wyjechałabym z takim poczuciem, że ładne miasto, ładnie położone, mhm. piękne budynki, czysto, zadbane. Ale, no ale nie, ma, nie ma czegoś, nie ma tej takiej, nie wiem, niech nie wyda nie Tego efektu wow, ale ten efekt wow da, daje przyroda, więc tak, ona jest przyrodę? takim najważniejszym elementem. Tak, i takie mieszkanie tam codziennie jest właśnie bardzo, można tam mieć naprawdę dobre życie. To na koniec najważniejsza sprawa, czyli jak nie Salzburg, to? I czy w ogóle coś? Jak nie Salzburg, to... Mogłoby to być wiele różnych miejsc na świecie. Ja jestem bardzo otwarta, żeby jeszcze gdzieś pomieszkać, okay, gdzie bo To indziej. też mnie ciekawił jakby jako podpytanie. Pod Czy to jest tak, że czujesz, że dom i póki co nie mam innej wizji? Czy masz tak, że okej, okay, jest fajnie, ale woła cię jeszcze jakiś inny zakątek globu? W idealnej wersji życia mieszkałabym kilka lat w Austrii, później przenosiła się gdzieś indziej, wracała do Austrii. Przenosiła się znowu. Więc y, tak, no, ja bardzo lubię mieszkać y, wiesz, w różnych miejscach i, i poznawać je z perspektywy mieszkańca. Więc, jeżeli będzie taka możliwość, to, to bardzo chętnie. Ciężko planować całe życie. Wiadomo, Pewnie. nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy będę w Austrii na zawsze. Y, ale potrafię sobie to wyobrazić, y, właśnie z tego względu, że to jest takie wygodne, y, dobre miejsce do życia. Mm -hmm. Także zobaczymy, jakie, jakie możliwości i okazje jeszcze się natrafią. Na A jest takie jedno miejsce, które pojawia się w Twojej głowie właśnie w tym wymarzonym scenariuszu, że od tam bym chciała pomieszkać. Myślę, że w Australii mogłabym. Czyli jednak. Spędzić. Czy to jest prawda, na koniec, że na lotnisku w Wiedniu jest okienko dla osób, które przyleciały do Austrii, a nie do Australii? Naprawdę. Ja nie widziałam, ja, ja, ja widziałam taką, taki filmik w internecie, że jest taki punkt właśnie dla wszystkich zbłądzonych, niedoszłych Australijczyków, którzy wylądowali w Austrii bo wsiedli w zły samolot. Nie wiem, na ile to jest w ogóle możliwe. Chociaż ostatnio miałam taką sytuację, że rzeczywiście dziewczyna by totalnie wsiadła, nie w ten samolot, że to się jednak zdarza. Czasami ta kontrola jest mocno yy, tak, tak nieświadomie ja, robiona, ja. jakoś po, po, nie patrzy tak szczegółowo. Więc yy, tak, śmiechem, żartem, ponoć takie historie się zdarzają. Chociaż ja nie wiem, jak można to zrobić, tak. ale myślę, że byłoby to bardzo symbolicznie um, urocze, gdybyś miała na koncie mieszkanie w Austrii w Australii. Tak, tak nie, łączą ich dwie, dzielą je dwie litery chyba, a jednocześnie cały świat i to myślę inna rzeczywistość. Tak, ja powiem ci, że naprawdę Austria jest często mylona z Australią i to do tego, że doświadczyłam na samym początku, jak poznaliśmy się z moim partnerem w Ameryce Środkowej i jeszcze podróżowaliśmy wtedy właśnie razem na początku i jak on mówi, że z Austrii, to, to często ktoś wspominał kangury. I to też pasuje bardzo dobrze oh. do tego, że w Austrii znajdziesz w jakichś sklepach z pamiątkami naklejki No Kangaroos in Austria. Ej, no, świetnie wykorzystane, Marta. I powiedziałabym, normalnie wydawało mi się, że mm, przesadzone, nikt nie tego nie myli, ale jednak well, zdarza się. Tak, tak, tak. Nie, no wiesz. Poland, Holland Aha. też nieraz słyszeliśmy, więc myślę, że, myślę, że tak, potrafimy sobie, potrafimy sobie pomieszać to. Ja na koniec dodam, że ja sama, jak, jak zadawałam Ci pierwsze pytanie, to myślałam sobie w głowie, nie powiedz, nie powiedz Strasburg, nie powiedz Strasburg, bo, bo czasami jednak podobne nazwy w naszej głowie się tam sklejają i czasami mieszają, więc wybaczamy sobie te, te drobne błędy. Ale myślę, że po tej. Po tej rozmowie wszyscy wiedzą, że Austria nie jest Australią i Salzburg nie jest Strasburgiem. Także ja Ci Ula, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To była czysta przyjemność i życzę Ci dobrego życia w Salzburgu, ale też jestem ciekawa na Twoje dalsze przygody i może kiedyś porozmawiamy o życiu w Australii. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień!